gwiazdy o tym. Dobrze wiem, że samemu w życiu źle. Kochać chcę i kochanym być, bo żyje się raz. Miłość to jest dziwny stan, że choć rani, leczy zaś. I bez niej żal każdego dnia, bo żyje się raz. Żyje się raz, spróbuj więc sam, jak najlepiej wykorzystać swój czas. A więc kochaj, ile się da, bo żyje się raz. Witamy wszystkich hodowców w kolejnym materiale na kanale Gołąb Sieci. Dziś gościmy w oddziale 039 Nakło nad Notecią. Jesteśmy w hodowli pani Ludmiły i pana Czesława Wronka. Witamy wszystkich hodowców. Witamy. Witamy, witamy wszystkie hodowczynie i wszystkich hodowców. Na początku chciałbym wam pogratulować. Pogratulować tego wyniku pierwszego wicemistrza Polski kategorii A, czyli kategorii sprinterskiej. Wielkie gratulacje. Dziękujemy ślicznie, dziękujemy. Chciałbym poznać waszą historię, no bo to, że dziś możecie poszczycić się takim tytułem pierwszego wicemistrza Polski kategorii A, na pewno trochę was kosztowało pracy, wyrzeczeń, poświęceń. Ta historia waszej hodowli jest długa i od tej historii chciałbym sobie zacząć. Kiedy gołębie w waszym życiu się pojawiły, jak to w ogóle wyglądało? No i chciałbym, żeby też pani Ludmiła trochę opowiedziała, jaka rola jej w hodowli była przez te lata. To ja może najpierw zacznę, jak to w życiu gołębie u mnie się pojawiły. Jak pamiętam, może z 7 lat miałem, a pewnie gołębie były wcześniej, to podobały mi się takie pstre, jakieś kolorowe, no to były takie zwykłe poluchy. Nawet mam zdjęcie do dzisiaj jednego takiego, pamiętam, czarny z białymi lotkami. I jakieś tam inne były na zdjęciu i pamiętam, no zawsze podziwiałem te gołębie, a później jak był trochę większy, dowiedziałem się, że są wysyłane na loty, że zawsze one wracają do domu. Zawsze. Że tak tęsknią, nie, za swoim domem, że nawet jak po roku czy coś takiego. No i z wiekiem, im byłem starszy, no to jakieś trafiły się już gołębie pocztowe, jakieś zabłąkane przyszły, zostały i tak dalej. No i wtedy jak na początku tam mama, ojciec karmili, nie, o, bracia też mieli gołębie, jak razem wspólnie mieszkaliśmy. No ale praktycznie ja tylko do tego związku z hodowców gołębi pocztowych wstąpiłem, a oni od tej jakby, od tego hobby odeszli. No i jak miałem ile? 18 lat. Byłem dorosły już, można powiedzieć, mogłem stanowić o sobie. No to wstąpiłem do związku. Do oddziału 039 Nakło, no miałem kolegów już, którzy byli nawet młodsi ode mnie, już lotowali za zezwoleniem rodziców, no i tak ta moja przygoda się zaczynała, nie? Na początku wiadomo, no się wtedy hodowało się bardzo mało gołębi, jak pamiętam z 30 na zimę może było, młodych z 30 się wyhodowywało, no do karmy, co do karmy. No nie było praktycznie dobrej karmy, no tak. Jakieś tam sorgo było z barek, pszenica, jęczmień, no kukurydza, ewentualnie groch, no i to było wszystko, jakieś tam naturalne rzeczy. Nic się praktycznie nie wiedziało, nie było co czytać, no i tak to wyglądało, takie początki były, nie? Ciężko było taką wiedzę zdobywać, tym bardziej, że tak jak pan mówi, w zasadzie tradycję hodowlaną w rodzinie, można powiedzieć, pan rozpoczął. Dokładnie. No, bo pan jako pierwszy wstąpił do tego PZHGP. Tak, pierwszy i ostatni. Aczkolwiek duża rodzina, kuzynostwa no, z strony ojca, to nas było w pierwszej linii 47. Ale tylko ja wstąpiłem do tego związku i po prostu trwam do dzisiaj przez ile? 47 lat, nie? I tak można powiedzieć. No w wieku 65 lat taki wielki zaszczyt, nie? Sukces odniosłem, no tego wicemistrza. Odnieśliśmy, no sorry, tak jest. Bo żona jest pierwsza zapisana jako kobieta, bo tak wypada, Ludmiła i Czesław. Także pomaga mi, jak mnie nie ma. No przede wszystkim karmisz, lubisz maluchy jak rosną. Weź opowiedz, jak tam przy 2-4 gołębia. Ja chciałbym zapytać, bo często mamy tandemy, gdzie załóżmy, powiedzmy, ta,
płeć piękniejsza jest na liście zapisana tylko, natomiast jeśli chodzi o samą hodowlę, nie zawsze się interesuje. Chciałbym zapytać, jak pani w ogóle adoptowała się w tym sporcie gołębiarskim, bo też przy tych gołębiach ma pani swoje doświadczenie. To znaczy tak, ja z gołębiami zetknęłam się w młodości, ponieważ mój brat hodował gołębie z moją mamą, ale to nie były gołębie pocztowe, to były gołębie, jak to się mówi, rasowe. Rysie, jakieś tam garłacze i tak dalej. No i nie wiem, czy pech, no ale los tak zrządził, że związałam się z osobą, która była już hodowcą gołębi pocztowych. No i rad nie rad. Ja to tak można powiedzieć obserwowałam, podobało mi się to wszystko pięknie. Mówię, gołębie zawsze lubiłam, ale nigdy nie wiedziałam, co się z nimi dalej, że można je lotować i taki i piękny sport uprawiać. Tak. Też, nie? I zaczęłam się temu przyglądać. Co prawda dzieci były małe, a to może, nie wiem, albo pan to wytnie, albo to zostanie, ale powiem taką anegdotę z życia. Jak nasz syn był mały, mąż bardzo chciał pewnie, żeby on został hodowcą. Ale on został kiedyś napadnięty przez koguta i potwornie do dziś mu zostało, że boi się, pamiętam, boi się ptaków, wszystkich pierzastych. I to mu zostało do dzisiaj. Niesamowite. Także i pamiętam też, jak mąż mu tam tłumaczył, a tatusia skąd te gołąbki, a jak, no to pokazywał, że są jajka, bo akurat w tym momencie się kluły, pokazywał, że z tego jajeczka, tu mały gołąbeczek, pokazywał tam już takie ledwo co wyklute, trochę starsze, a Adrian mówi tak, tatuś, a ty mnie też wyplułeś, tak? Nie wiem, jak to odbierzecie, no ale to taka anegdota. To wesoło było w każdym razie. Dokładnie. W każdym razie syn gołębiami się nie zainteresował. Nie. Także obowiązki jakby w hodowli całe spadały na waszą dwójkę. Na naszą dwójkę, no i mąż miał taką pracę, a nie inną, więcej go nie było w domu jak był, no więc tak. Część tych obowiązków przejęłam. A więc obloty, karmienie, opieka nad młodymi, w tak zwanym żłobku, jak my to nazwaliśmy. Bardzo się do nich przyzwyczajałam, pokochałam, miały swoje imiona. Może nie wszystkie, ale moi ulubieńcy mieli swoje imiona. Strasznie przeżywałam, bo zdarzało się, że nie wracały z lotów. No i jaka kobieta, matka, wiadomo, mamy ten instynkt macierzyński, bardzo to przeżywałam. A może mi pani opowiedzieć historię jakiegoś swojego gołębia? Takiego, który utkwił pani w głowie właśnie? No było ich wielu. Było ich wielu, ale pamiętam czerwonego. Masz tutaj zdjęcie może? Właśnie, może pokażemy to zdjęcie. To jest lepsze zdjęcie. Które? Proszę. To jest czerwony na zdjęciu. No piękny gołowi, taki sam miał pseudonim. Czyli piękny, tak? Tak, i powiem. I ninja. Powiem wam, o tu jest jeszcze ninja. Mój ninja, bo był tak waleczny i dlatego miał takie pseudo. No, nie dawał się nikomu po prostu. W oddziale był, reprezentował kategorii D, też okręg, nie, także. Ale to pani sobie już go wybrała, jak on był malutki. Tak. I już go tak nazwała? Tak. A od razu? Tak. Zacznę od tego czerwonego mojego ulubieńca. Powiem wam taką anegdotę też. Dawniej karmidła wyglądały trochę inaczej niż teraz. Teraz to są takie już bardzo takie nowoczesne, a przedtem to te karmidła, wiecie, jak wyglądały. Drewniane takie. Drewniane, u góry była deska, poprzedzielane jakimiś tam metalowymi drucikami. No i ten czerwony tolerował panie, bo to jeszcze kiedyś była hodowla gniazdówka. Więc jak na tę deskę od tego karmidła weszła dziewczyna, to on jej bardzo adorował, ale z chwilą, gdy tylko pojawił się jakiś samiec, to każdy jeden był atakowany, nie tylko na tej desce, ale jeszcze były w koło gołębnika, tak długo biegał za tym swoim, można powiedzieć, rywalem, może on tak to traktował, tak długo, aż go zagonił do fachu. Wyglądało to bardzo śmiesznie, komicznie,
Nawet ja jeszcze powiem wam, nie zawsze wiedziałam, który to samiec, która to samica, ale po reakcji czerwonego wiedziałam na pewno, że to jest samiec. To żeby rozpoznać płeć, wystarczyło go jednego obok czerwonego położyć. Dokładnie. Co będzie robił. Dokładnie. Nie? Pamiętam też czasy, kiedy były zegary te kręcone na gumy. Na gumki, no. Wiecie co, dla mnie to była tragedia, ponieważ mój mąż wchodził do gołębnika, on wiedział, który jest który. Ten był na locie, ten nie był na locie. On znał numery gołębi, patrząc na gołębia. Nie, ja nie byłam aż taka bystra. Więc jak nie było męża, były loty, to dla mnie była gehenna. Ponieważ tego gołębia trzeba było w gołębniku rozpoznać, a mało, że zobaczyłam, że ma tą gumę, ale trzeba było jeszcze go złapać, nie? To możecie sobie wyobrazić, jak to wyglądało, nie? To ale, było... Ale nieraz było tak, że ta gniazdówka była i ten gołąb skoczył na jajka do gniazda. I a ja szukałam na gołębniku, bo nim doszłam do gołębnika, to on już wszedł na jajka. To jeszcze na samym odbiciu straciłem. Ale ja dopowiem jeszcze, że ja sobie zrobiłem w tamtych latach dzwonek, wejście zmniejszyłem i była klapka na zawiasach i pod spodem przeduszany dzwoneczek na prąd. Dzwonek był w domu, jak takie ciężkie loty były, to nie wiadomo, zresztą o które wypuścili gołębie, kiedy przyjdą, to po prostu i ten dzwonek działał 99 na 100, można powiedzieć. No czasami jak wróbel wskoczył też, bo się zdarzało, to też zadzwonił, nie? I wtedy po prostu, no żeby ten pierwszy, no telefonów też nie było wtedy, żeby ten po prostu dowiedzieć się, kiedy to się zaczyna, no tak był ten pierwszy dzwonek i tego pierwszego gołębia było najgorzej, jakby to powiedzieć, odbić go, nie? Bo później jak pierwszy to już się uważało, kiedy następne będą, nie? Ale nieraz się przeaczało, bo nawet było tak przykładowo, że tak, wkręciłem jednego gołębia u góry i przełączyłem dzwonek, że znowu, żeby był załączony, schodzę na dół i znowu dzwoni. A dużo razy się tak zdarzało, że po prostu hodowcy mówili tak, że wkręcił, wyszedł i patrzy, nie ma, czeka, wchodzi następny, a w środku siedzi jeden albo nawet i dwa, nie? W międzyczasie wskoczyły. Także tutaj kiedyś był wielki problem, no dzisiaj nie ma, nie? Także pamiętam też, jak nastała moda na te elektroniczne zegary. Wiecie co, to ja byłam chyba jedyną żoną, która mówiła mężowi, kup ten zegar! Pomimo tego, że on nie był tani. Tak. Bo wiem, że tutaj wśród znajomych, których mężowie są hodowcami, no mieli problemy, żeby żony wyraziły zgodę albo pod jakoś tam, wiecie, na, poza budżetem domowym jakoś to szło i tak dalej. No ja niestety, ja może stety, mój mąż ma o tyle dobrze, że lubi pani generalnie tak, gołębie. Lubię gołębie i zawsze mówię, nie żałuj na gołębie. Kupim to, nie? Witaminki, kupim tamto. Kupim. Także, a jeszcze powiem dla pań, których mężowie są hodowcami. Moje kochane panie, powinniście być szczęśliwe. Nie, ja wam powiem dlaczego. Większość z nas jest zazdrosna. No to taki już mamy, wiecie, taki przywar kobiet, nie? I powiem wam tak. Wy nie wiecie, ile tracicie, zakazując mężom. Kochane moje, ja mojego męża mam jak na świeczniku. Cały Boży dzień. Próbował, kupiłam mu kiedyś spinning, próbował rybki wędkować, to tamto. Wiecie, pojechał na rybę, ja nie wiedziałam, gdzie on jest, kim on jest i kiedy wróci. A tutaj jedno gwiźnięcie i mój czas już jest. Się odzywa. A jeśli go nie ma, gdzieś to wiem, tam, gdzie go szukać. Tak, w gołębniku. Także, kochane, zastanówcie, przemyślcie. To jest moja dobra rada. I tolerujcie to. Dokładnie. Dla siebie ważne. Ale też tak z pana perspektywy, no jednak ta hodowla gołębi, jeśli druga osoba wspiera, pomaga i tak dalej, to ona po prostu sprawia przyjemność, ta hodowla. Tak, jest o czym w domu rozmawiać. Dokładnie. No i też słyszę od wielu kolegów, że mają właśnie problemy przez te swoje drugie połówki, że muszą ukrywać się z wydatkami, że no wciąż, jak to się mówi, tak głowy im suszą. No i trochę źle im się, ciężko żyje, nie? A żona jeszcze nieraz mówi, a ja lubię, jak jest dużo gołębi, nie? Jest na co patrzeć, nie? Bo jak przyjdzie
no teraz faktycznie to konkurs trwa 5-7 minut, to wszystkie naraz przylatują. Nie? No, kiedyś to faktycznie ten sport był inaczej, się pół dnia czekało i cały czas było na co patrzeć, że lecą, nie? A teraz chwila i wszystkie w domu są, nie? A takie wspomnienia właśnie z tych wcześniejszych lat macie swoje, gdzie pamiętacie na przykład pierwsze sukcesy. Zakładam, że pierwsze sukcesy pojawiły się w lotach młodych, jak u większości hodowców. Później przychodziły te sukcesy w lotach dorosłych. Natomiast na pewno taki pierwszy sukces, który największą radość wam sprawił, pamiętacie? Znaczy ja powiem tak. Na poprzednim miejscu zamieszkania to były lata 80. Mhm. I już wtedy gdzieś byłem w pierwszej piątce, szóstce w oddziale. Nie pamiętam, ile wtedy osób było, bo to się zmieniało. I wtedy się, pamiętam, przynieśliśmy tutaj, gdzie teraz mieszkamy, od 86 roku. I te gołębie wtedy, pamiętam, no naprawdę były już fajne. Tu się przyprowadziliśmy, no ale był pech chciał, że no najpierw tu gołębie były, dopiero my przyprowadziliśmy się za pół roku od kupna tego tutaj domu przed rozbudową jeszcze. No ale pech stał się, że zostały zażarte prawdopodobnie przez kunę. Bo wtedy były gable i no starych, przyniosłem stare, było tam, nie pamiętam, około 30, może 25. Mhm. I mutków było, teraz nie pamiętam, no z 50 może, coś takiego. Bo taką ilość kiedyś hodowałem. I no i pewnego ranka, jeszcze byliśmy gdzieś na imprezie, w sobotę, w niedzielę budzę się, patrzę, gołębi nie ma. A zawsze tak robiłem, że one od świtu latały i o 8 je karmiłem, wołałem. Aha. I sobie myślałem, no kurczę, czy ja gable spuściłem, że ich nie ma? No przecież nie, a może? No dobra, idę, patrzę, a tam 65 trupów było i tylko 11 żywych. Krew wszędzie, obraz ściany. Tragiczny zapach tej krwi, bo to było ciepło. Aha, tego się nie zapomni do końca życia. No i te ulubione gołąbki zginęły. I tu też było potrzebne wsparcie drugiej połówki dokładnie. To było, myśmy oboje płakali, nie? Bo wtedy dzisiaj już były takie gołębie, które dałyby nam naprawdę radość, mogli ta radość. Byłyby, nazwijmy to sukcesami, liczyliśmy na nie, bo były dobre zaczątki. Już fajnie latały. Mieliśmy od dobrych hodowców zakupione i wtedy... Także wszystkim współczuję, komukolwiek w życiu kogoś to spotkało, nie? Taką tragedię. I też gratuluję, że koledzy odbudowaliście się po tym, wzięliście się do roboty i tak też dalej. Trzeba sobie dużo za. Tak, trzeba kochać ten sport, te gołębie. Powiem wam tak, mąż był taki moment zachwiania, że nie wiedział, czy dalej będzie ciągnął tą hodowlę, czy nie. A ja mówię tak, no jeżeli tak uważasz, to no, no to zrezygnuj, ale gołębie w naszym obejściu będą, ponieważ ja jestem zżyta z gołębiami od dziecka i chociaż 10-15 na pewno gołębi tu zawsze będzie. Ale zawsze mówię, że lubisz, jak rano się budzisz, tak, żeby słychać. I słyszę. One, wiecie co, jak jest lato, to od trzeciej godziny już je słychać. Już gruchają, już się tam przemieszczają. Okno czasami parte, słyszę, łubu dubu, gdzieś się biją, nie? Wiecie co, tego się nie da opisać, to trzeba przeżyć. Tak. I trzeba je kochać. No. Trzeba je kochać, naprawdę. A może jeszcze wrócę do pań, bo co niektóre panie mówią, a gołębie brudzą, pranie to i... Nie, słuchajcie, ja mam linki rozwieszone pod samymi... pod samymi tymi klapami, na których przy gołębniku. 2 metry. To powiem wam, jak tutaj mieszkamy 40, tu mieszkamy 8-6, czyli 34. Ile? 37. 37 lat. No, to tylko dwa razy jakaś tam bielizna była pobrudzona. Dwa razy przez tyle lat. A pranie latem wisi non-stop. Ale teraz gołębie nie latają ostatnio. No więc cały właśnie, dzień, nie? A kiedyś latały, wtedy latały jeszcze cały dzień. Dzisiaj gołębie są tylko wypuszczane na obloty, na chwilę, nie? Ale także... ja myślę, że to wynika akurat z tego, że po prostu jest takie przeświadczenie cały czas, że gołąb to się kojarzy z tym gołębiem z rynku. Dokładnie. A to naprawdę tak nie wygląda. To już powiedzmy nie ten czas. Gołębie czy gołębniki są zadbane, naprawdę, po prostu hodowcy dbają, pilnują, opiekują się cały czas tymi gołębiami, więc ciężko, żeby powiedzieć, że one brudzą i się do tego przyczepiać, bo to nie, już raczej nie. Takie na to, siłę. Nie? To też bym chciała tutaj zdementować właśnie takie, że brudzenie, że nie.
No ale wróćmy teraz jeszcze do tych sukcesów, co się zaczynały. Tak, pamiętam, jak w poprzednim miejscu zamieszkania, jak mieszkałem, to ja już wtedy kupowałem w 83 roku od mistrza Polski Kazimierza Konkie z Gnieżdżewa. Tak, Gaziu, jakbyś słuchał, to pozdrawiam cię serdecznie. Ja też. Pozdrawiamy. No i to były naprawdę super gołębie, nie? Jak w skrzyżówkach, no bardzo dobrze mi latały już wtedy, no ale wszystkie straciłem. Później też kupowałem i no i tutaj zaczęły się sukcesy, tak na dobre były dzieci małe w 90-tych latach. Dużo jeździliśmy, po prostu jak wiadomo, no, dzieci małe do Zakopanego, po całej Polsce, nad morze. Trochę sobie wkładałem tego gołębie kilka razy na starym locie, może z 5. Na młode też dużo nie hodowałem, tam raz, ze 2 tylko, żeby było mniej po prostu. Mała ilość była, tu kolega się opiekował nimi, taki Piotr, pozdrawiam cię Piotrze też, dziękuję ci za opiekę przez te lata, bo naprawdę mieszkałeś tu i tak dalej, nie? Także mogliśmy ci zaufać i miałeś wszystko pod swoją pieczą, nie? No ale później jak już dzieciaczki urosły, się najeździliśmy, no i trzeba ten sport palił gdzieś. Nie zmęczyliśmy. No, palił ten sport gdzieś tam. No i się chciało zacząć lotować znowu. Czyli no. To był taki moment wtedy przełomowy, gdzie zaczęliście myśleć o tym, żeby zrobić to już profesjonalnie. Tak, bo przedtem było to zabawy, czy najpierw kocha to. Najpierw odchowaliśmy dzieci, a później wzięliśmy za chów. Profesjonal bardziej, profesjonal za ptaki. Traktujecie je trochę jak rodzinę. Tak, jak rodzinę. Ja kocham je. No ja mówię, jak są młode gołębie, to moje dzieciaki. Tak. Mówię, zwracam się moje dzieciaki i tak dalej. Nie? No. To ja jeszcze mogę coś powiedzieć, bo mi umknie. Tak, proszę. W ubiegłym roku stoję w moim warzywniaku z sąsiadką przy płocie. Coś tam rozmawiamy. Mąż wjeżdża z trasy, przyjechał. Okno otwarte, lato, ciepło. I mówi, cześć moja kochana, czekasz na mnie. Ja tak patrzę na siebie, patrzę na sąsiadkę. Mówię, Betty, coś z nim nie tak chyba. A, no jak się cieszę, no ty moja kochana. Wysiada mąż z samochodu i nie idzie w moim kierunku. Ja patrzę, on podchodzi do gołębnika i tam jego samiczka. Wiecie co? Puszy się już, grucha, już się cieszy, że mnie widzi. I tak to wygląda ta miłość do gołębi. No one mnie kochają w ogóle samiczki. To tak to wygląda. Przepiękne, nie? No i teraz wracając, jak już się wzięliśmy za te gołębie, to tak się zdarzyło w życiu, że akurat w latach 90 może 8. Na mojej drodze życia po prostu spotkałem takiego z Niemiec Zygfryda Kleina. Starszego hodowcę, miał, ja pamiętam, 60, może 7-8 lat wtedy. Był czołowy hodowca w Ebeswalde, jak pamiętam, i tu broszury przywiózł mi, z 30 lat w dużym ponad 100 osób oddziale w pierwszej trójce non-stop był. Ale miał dobre gołębie też, bo mieli kasę, jeździli do Holandii, Belgii, zawsze po lotach kupowali wciąż nowe, wciąż lepsze. I dlatego po prostu te sukcesy miał. I tutaj w Bydgoszczy był jego kuzyn i przez kolegę zapoznałem i miałem od niego te gołębie, brałem. I od razu przyszły sukcesy. Jeszcze od jego córki Angeli Targacz w tej chwili, kiedyś Neumann się nazywała, też dostałem 30 gołębi. No i w 99 roku no był sukces, drugi wicemistrz na młode. I później to się powtarzało. A, jeszcze jedna rzecz może. Razem z dobrymi gołębiami przyszło tak zwane adeno. Co nikt jeszcze tego tutaj nie znał, nie wiedział. Po ostatnim locie gołębie nawet zdychały. Przychodziły i to pojechałem do weterynara, do Bydgoszczy. Tak jest. I były... Nie można było im pomóc. Po prostu badane, sekcja zrobiona i wszystko było okej. Okay. I nie wiedzieli, co jest. Dopiero po pewnym czasie się dowiedzieliśmy, że jest choroba młodych. Tak zwana choroba zapalenia jelita. No ale cóż... Wiadomo, no co przeżyło, to przeżyło, co odeszło, ale też co roku było, trochę tych gołębi przychodziło, może trochę niż trochę to więcej, bo 10 i więcej, co roku nowych było od Zygfryda Kleina i ten gołębie zaczęły się tu spisywać. I później chyba na 2001 rok też były mistrzostwo, jakieś tam wicemistrzostwo na młode i żona do mnie mówi tak, mówi, słuchaj, no wygrywamy na na młode, mówi, czemu na stare nie możemy wygrywać? I mówię, no kurczę, no jak nie możemy? No możemy. Kobieta jest zachłanna. No i tak, mówię, dobra, no trzeba się przyłożyć. No już była podstawa, te młode już były roczne, dwuletnie. No i od 2002 rok był drugi wicemistrz w kategorii D, z 50 na oddział. No i jak się zaczęło w 2002 roku, no to do dzisiaj przez wszystkie lata wciąż na stare loty jest pudło. Nieraz było wiele tych pudeł, praktycznie w wszystkich kategoriach, mistrz, wicemistrz. I dwa dalekie loty, maratony przede wszystkim i tak dalej, nie? No byliśmy nie do pokonania, można by wiedzieć, nie? No i co? Mamy 23 rok
i jakieś tam zawsze sukcesy do tego czasu w oddziale były. No i dodatkowo jeszcze na młodym locie też były tam mistrzostwa, wicemistrzostwa i z całości, z 50-tki. W okręgu też było wicemistrzostwo, no może nigdy nie mistrzostwa, nie było mistrza tam młodych, ale wicemistrzostwo się zdarzyło parę razy. W maratonie też było, w kategorii C też, w kategorii A kilka razy w okręgu wicemistrzostwo. No w tym roku zdarzyło się akurat to mistrzostwo, no i w oddziale, i wiadomo, okręg, i Północna Polska, poszło, no i poszło do góry, nie? Jedno za drugim. Z czego się bardzo cieszymy, aczkolwiek powiem, że nie wiem, no ja zbyt może nie odczuwałem to, że ciężko pracowałem. Bo powiem tak, jak ja prowadzę w tej chwili gołębie, że są tutaj druty, niedaleko gołębnika 16 metrów na 16 metrach takie 3 i dużo gołębi mi się rozbija. Ale w ogóle druty, po południu. Druty wysokiego napięcia. No średnie tak? Napięcie takie. Tak. I gołębie mi się rozbijały i od chyba 3-4 lat, może 5, przestałem wypuszczać po południu, bo najwięcej wypadków było po południu. Jak one tak krążyły, kołowały tak w koło gołębnika bardziej. Aha. I zacząłem tylko wypuszczać rano. No i rano bardzo szybko, póki jest mniejszy wiatr, o godzinie 6, jak tylko jasno się robi na początku, wiadomo, wiosna, kwiecień, to trochę to inaczej wygląda, nie? I one, moje bardzo szybko gołębie latają. No są bardzo szybkie, zawsze, nie? One nie umieją powoli latać. I dlatego, no, wciąż jeszcze mimo wszystko też się rozbijają, nie? I tylko raz dziennie latają rano. Najpierw cały samiczki. Raz dziennie? Tak, jak zaczynam tam wypuszczać już w marcu, bo ja dwa razy paruję, że od 3 czy 4 lat na sucho i raz paruję w lutym. Kiedyś parowałem chyba 15 czy 20 lutego, teraz ostatnio parowałem 5 lutego. Niektóre jajka przekładam sobie do rozpłodowych, resztę siedzą z 10 dni i są wyrzucane, rozłączone te gołębie i wtedy zaczynam już obloty przy ładnej pogodzie. Ale nie może być wiatr południowy, bo on pcha gołębie na druty. Jak jest północny albo nie ma wiatru, także w czasie lotów też nie zawsze wypuszczam gołębie, nie każdego dnia. Czasami wypuszczałem, dzieliłem, że tylko po 10. I 10 latało i jeszcze nieraz się rozwalił jeden, nie? I to jest straszne, nie? Po prostu czasami w ogóle nie wypuszczam tych ptaków na obloty, nie? I to mam taki mankament. Jeszcze dopowiem, że tam, gdzie mieszkałem wcześniej, też mi założyli wysokie napięcie, chyba z 7 metrów do gołębnika, przez podwórze ojca. I to strasznie na tych metalowych słupach to wysokie napięcia. Tam bardzo waliło ten zerowy, cienki drut u góry, nie? Te gołębie, nie? I tu przyprowadziliśmy się, super, nie ma drutów, za 3 lata starawiają słupy za warsztatem, nie? No nie wiem, prześladujemy to całe życie i no i nie ma tutaj, bo parcela zabudowana jest tam 900 metrów działki, wszystko wkoło zabudowane. To jest generalnie problem, no. Tu, jeśli chodzi o to. Tak. Jak tu był Zygfried Klein kiedyś i tam, wiadomo, on po niemiecku tylko, ale miał tłumacza, tego kuzyna. No postaw gdzie indziej, byś mógł zrobić, ale mówi, no faktycznie, tu nie ma miejsca, nie? No. Nadmienię mam, że mam jeszcze wylot na zachód, nie? Aha. Ale jest dobre, że jak gołębie idą pod wiatr, to one centralnie się siadają składają, od razu na klapę i odbijają się. Gorzej, jak ze wschodu przychodzą, to wtedy jeszcze kołują. No czasami zależy, jak jest dłuższy lot, bardziej zmęczone, to mało kołują. Aczkolwiek różnie to bywa, nie? Bo czasami kołują, są tak nakręcone, że nie mogą usiąść, nie? Ja może z innej beczki chciałabym przesłać takie może moje przesłanie, bo to mnie trochę boli. Chciałabym, mam takie przesłanie, o co mi chodzi, żeby ten sport traktować jak sport, żeby to nie była niezdrowa konkurencja, zawiść. My się mamy tym bawić, mamy się bawić gołębiami. Mamy się szanować w tych związkach, a czasami, wiecie, są takie nieprzyjemne sytuacje, niezręczne. My z mężem traktujemy to naprawdę jako hobby. My kochamy nasze gołębie, kochamy to, co robimy. Nieważne, czy będzie puchar, czy nie będzie. Przecież my też puchar. Nie zawsze, czy sportowcy, nie zawsze są w formie. No nie możemy na upartego i że tam, że ktoś jest lepszy od nas. Niech jest, brawo! W ten sposób do tego podchodźmy. Ja jeszcze chciałbym wam zadać jedno pytanie, zanim, bo przejdziemy sobie zaraz z panem Czesławem do gołębnika, omówimy sobie jeszcze parę rzeczy, ale ja bym chciał wam zadać po prostu takie pytanie, co największą radość w hodowli gołębi wam sprawia? Poza tym, że one już o 3 rano dają o sobie znać. Na przykład wyjeżdżamy na krótko, no bo wiadomo, mamy gołębie, mamy dzieci, ale jak wyjeżdżamy i wracamy na podwórzu i w oknie czekają na nas, ja się bardzo cieszę,
To jest ten widok, wiecie, nie do opisania. Są głodne, to czekają. Nie do opisania. Przez okna wyglądają. Młode jak są w wolierze, a ja tam gdzieś się kręcę koło nich, to one normalnie słuchają, co ja do nich mówię. Przychodzą do karmienia na zawołanie. Są grzeczniejsze niż moje dzieci za młodu, jak były małe, naprawdę. No dają tą radość. Obsiadają. No, chodzą po nas. Są bardzo grzeczne, bardzo spokojne. Że wejść nie można, żeby nie podeptać, a nogą odsuwać i uważać każdy krok, jak się stawia. I był też czas... Po prostu cieszą się. No. Był też taki czas, jak mąż wyjeżdżał do pracy. Dzieci się też porozchodziły. No to w obejściu tylko byłam ja i gołębie. I z nimi rozmawiałam, do nich rozmawiałam, z nimi mówiłam. Wiedziałam, że ktoś zawsze tam na mnie czeka. Wiecie, nie byłam sama. Nie byłam sama na tej posesji. I muszę powiedzieć, może wspomnę, to już wspominałam, ale nie na antenie. U mnie może też z racji zawodu, jakiego wykonuję, ale gołębie, jak zostały na mojej głowie, że ja przejęłam pałeczkę, jak męża nie było, systematyczność. Aha. Godzina karmienia to jest godzina karmienia, godzina oblotów to jest godzina oblotów, godzina sprzątania przed karmieniem to jest jak przekazanie, to było najważniejsze. To nie, że mnie się chciało jeść, ja musiałam dać gołębiom i jeść. I dopiero sama. Tak, moje sąsiadki pewnego razu mi powiedziały, że pijąc kawę po południu, piły o 18:00, nie patrzyły na zegar. Bo one jak słyszały, że Lusia woła chodź, albo grzechotkę, to mówi, mamo, sąsiadka do mamy, mamo, wstawiaj wodę, Lusia gołębie woła. 18:00. 18:00. To jest bardzo ważne. No to jest z mojego punktu widzenia. Ta systematyczność, czystość w gołębniku, nie rozprzestrzeniają się choroby, te bakterie i to wszystko. Dla mnie to jest ważne, bo ja też bym chciała iść na czystym talerzu i siedzieć w czystym pokoju. Tak. To może tak z perspektywy kobiety, ale ja tak uważam i to w naszych gołębnikach ja to wprowadziłam, mąż się dostosował i dzisiaj chodzę może tam do tych lotowych mniej chodzę ze względu ze względu na moją chorobę kolana, ale słyszę, ja tam, wiecie, oko mam. Mąż idzie do gołębnika, słyszę szpachelek, aha, będzie karmił. To znaczy, że jest to podtrzymane, zrobione. Nie mówię, że nie chodzę, no chodzę też, ale już nie sprzątam. No najbardziej dbasz o młode, bo są na dole i jak się wychowują, to po prostu idziesz i karmisz co godzinę, co dwie godziny, nie? No i tak jeszcze jak tu mąż wspomniał, że dawniej kiedyś nie było leków, nie było znane te choroby, no, które się czepiały gołębi. To wiecie, ja je leczyłam tak jak dzieci. Zatrucie. Tak, jak zatrucie było. Albo na polach właśnie. Mamy tutaj za naszym działką jest pole, jak były rozsiewane nawozy i był oblot. I ja patrzę, a one przychodzą pijane, nie? No to była tragedia. Wypuszczone. No to wtedy co? Szybko nifuroksazy, to co było pod ręką w apteczce. Każdemu tam do dzioba rozpuszczone, każdego złapać. Mąż był, raz męża nie było. Wiecie, no to musiała być reakcja natychmiastowa, bo układ nerwowy został zaatakowany. Więc jakieś witaminy B staram się mieć w apteczkę jakoś tak zaopatrzoną tu w domu. Więc w ten sposób im pomagałam. No udawało się to wiele razy. Później jak już czułam zapach oprysków, no to wiadomo, już gołębie nie były wypuszczane. No ale to były zupełnie inne czasy, inna hodowla, nie było tyle leków, tyle wszystkiego. Także w tym momencie chciałbym podziękować Pani Ludmile, że trochę nam poopowiadała o tym, jak z jej perspektywy wygląda to hobby. Na pewno też fajnie zwróciła uwagę na fajne tematy, które w tym naszym sporcie są taką codziennością i naprawdę dziękuję, że Pani się do tego odniosła. Gratuluję tytułu pierwszego wicemistrza Polski, a ja teraz już porozmawiam sobie z panem Czesławem. Dziękuję. Jeszcze może powiem, że te moje wypowiedzi może były chaotyczne, ale do większości może trafią. Dokładnie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Także teraz, panie Czesławie, przejdziemy sobie do kontynuacji tego tematu odnośnie gołębi i tak dalej, bo pytanie, które jeszcze chciałbym skierować do pana, to jest
to w którym momencie te gołębie, z którymi zaczęło się Panu tak bardzo dobrze pracować, które dla Pana osiągały te najlepsze wyniki, pojawiły się na hodowli i w ogóle na jakich gołębiach oparty jest gołębnik? Jak ta historia gołębi na Pana gołębniku się przedstawia? A więc tak, w 2006 roku, jeśli dobrze pamiętam, zapoznałem Andreasa Formele z Hamburga, którego serdecznie pozdrawiam, Andreas, przyjacielu, i Ci dziękuję naprawdę za wspaniały materiał. Moim zdaniem masz chyba jeden z lepszych materiałów w Niemczech. Także to, co wiem, to wielu ludzi dzięki Twoim gołębiom poszło na szczyty w tej hodowli. Nie tylko w Niemczech, i w Polsce, i w Szwecji, i wiem, że w innych też krajach, nie? No także od Ciebie mam gołębie co roku kilkanaście sztuk nowych. Aha. I z najlepszych hodowli to są, można powiedzieć, Europy. Od Wolfganga Reppera, jak tu się w Polsce wymawia, od Kopmana, od Pittmana, od Prange, od Andreasa Drapy, Andre Rotow, Heinz Hileke, no i kurczę, no później może dopowiem jeszcze. Tak, ale generalnie tak. I to jest, tak jest. I od 2007 roku rozmnażam te gołębie i po prostu od samego początku zaczęły się wybijać. Były szelęsy na początku i były te szelęsy wspaniałe. I też były pierwsze asy oddziału i wygrywały. Nieraz też z rodziny przychodziły po prostu. Były takie czerwone właśnie z tych szelęsów też. I grochowe były takie ciemniejsze. I było tak, że na 14 lotów, załóżmy, były 3 czerwone i 3 czerwone były 8 razy pierwsze u mnie na gołębniku i czołowo na ten gołębnik. No a później były wprowadzane te inne gołębie, bo co roku, tak jak mówię, wciąż nowe. No i teraz, tak jak mówiłem, tutaj są od Leo Horemansa też te gołębie są. Vandenabele też są w tych rodowodach tutaj. I to są gołębie praktycznie wszystko, no wszystkie olimpijskich są, nie? No z tego 272 Big Bossa, dwa wnuki też mam i prawnuki. I dzięki tym gołębiom właśnie z Ryppy, z Reppera, to mistrzostwo po prostu wyrosło na tych gołębiach, czyli, bo to czyli na trzech podstawowych, można powiedzieć, właśnie gołębiach. Nie? Jak rozpisałem sobie to autentycznie, tak to wygląda, a nie inaczej. Nie? Także teraz sobie uzupełnimy informacje odnośnie tej drużyny kategorii A. Chciałbym w skrócie na razie, żeby Pan powiedział, z jakich gołębi wywalczyły tytuł dla Pana w tym roku, tego pierwszego wicemistrza Polski w kategorii A. My sobie później zaprezentujemy całą tą drużynę, więc opowiemy o nich więcej. Natomiast z jakich gołębi one tam odegrały największą rolę? Ja trochę będę posiłkował się, żeby po prostu nic nie pomylić. No, nie poprzekręcać. I powiem tak, najlepszej samiczki, która ma 2,40 koeficjent w kategorii A, no to ona wywodzi się z gołębi Reppera, Andre Rotow, Szelens, Król Królowa od Drapy, Kenkenik, czyli taka krzyżówka. I z Czarnej Szwarc, tak, bo tak tam było krzyżowane to wszystko. I później też po jej siostrze, tej matki, jest druga samiczka, tylko że tam jest inny ojciec. Ojciec tam jest z kolei Vandenabele, Repper, Pittman, z Wittenburg, wnuk Wittenburga, no i znowu Repper. Następny gołąb, który ma 2,99, to jest po takim ojcu 135 od Andreasa. Był lotowany ten gołąb, ale był rozbity i przyjechał do mnie. I ta samiczka zresztą jest najlepsza w oddziale w kategorii A i najlepsza w kategorii B. A i w H ma 24 bodajże przecinek 9 i najlepsza w oddziale okazała się i będzie w Katowicach. I ona z kolei znowu jest Leo Horemans, Repper, Pittman, Leo Horemans, Repper, Gerkens. Następny gołąb, który ma wynik w tej kategorii 4,59. To jest wnuczka tego 135 i z Bolta, wnuczka,
Wiadomo, że brat Bolta był lepszym gospodowcem niż Bolt i akurat to jest po bracie Bolta. I tu znowu wywodzi się z gołębi rypy, a nadmienię, że matka też z gołębi repera jest i ona jest od Mariusza Kapczyńskiego z Mogilna, taką późniutką, malutką przywiozłem, bo mówię z tej, nie pamiętam czego to było, mówię z tej linii nie mam i sobie wezmę, ale też wiem, że to też to było po olimpijczykach, bo Mariusz ma też wspaniałe gołębie od Andrasa, naprawdę taką śmietankę, że naprawdę i oryginalne repery, no i fajne gołąbki ma. Tylko tyle, że pracuje w Niemczech i trochę mało czasu tu przybywa w Polsce i opiekują się tymi gołębiami, no ojciec i czasami kuzyn i tak dalej, wyniki czasami ma dobre, czasami trochę gorsze, no wiadomo, jak właściciela nie ma w domu, no to jest różnie, to wychodzi. Tak. Następny gołąb wywodzi się znowu tutaj z Drapy, Szelensów, Klaus Birbach, też z Hamburga, a z drugiej strony jest Andrzej Rotow, reper. Także ta samiczka zrobiła 6-0-6 wynik. Kolejny gołąb to jest tutaj 5-49. To jest znowu z repera, z Pytmana, Vandenebele, wnuk Wittenberga i z repera. I ostatni gołąb roczny, może chaotycznie, bo to roczne, bo mam w drużynie dwa roczne, dwa dwulatki i dwa dwulatki. Wszystko samiczki są. Dwa dwulatki, dwa trzylatki. Dwa roczne, dwa dwulatki, dwa trzylatki. Tak. Wszystkie samice są samiczki. Samice same. Tak, same samiczki. I to wszystko jest rodzina, potrójnie są, można powiedzieć, z trzech rodzin jest, nie? Dlatego może wracają razem, nie? Często wracały razem w grupie po pięć, po siedem i tak dalej. No chociaż Andrea zawsze mówił, słuchaj, jak będziesz miał rodzinę gołębi, to będą ci przychodziły razem. Nie jeden i byś czekał 15-30 minut. Mówi, jak jest rodzina, to rodzina przychodzi razem. No i te jego słowa naprawdę się sprawdzają. No, bo on wie, co mówi. Tak mogę powiedzieć. I no, ta samiczka z kolei jest, wywodzi się z takiej samicy tutaj. Też od Pytmana, Kopmana, Megbacha, Stellermana, też nie wiem, takie nazwisko Megbach, może mało kto to zna. To był człowiek, który prowadził aukcje jeszcze za komuny, tam nie było wtedy komputerów. Wszystko robił w książce, zgłaszane były, wystawiał, wszystko na papierze było robione. A Stellerman to był hodowca gołębi, który miał tylko rozpód, to był bardzo bogaty producent firmy dywanów i tak dalej, bardzo bogaty Niemiec, to były strasznie drogie gołębie tam, nie? Ale to miał, skupował najlepsze gołębie z całej Europy. Aha, wiem. Także chyba opowiedziałem o tych wszystkich sześciu, chyba żadnego nie przeoczyłem. Generalnie wynik w kategorii A waszej hodowli 28,78. Kapitalny. Rewelacja. Tak, zdecydowanie. Nawet bym nie marzył. Marzyłem w zeszłego roku w okręgu, byłem drugi wicemistrz. I tak sobie marzyłem, oj, żeby w tej kategorii znowu A coś tam ugrać. I tak widzę od paru lat, że ta kategoria A, B najbardziej mi leży. I te gołębie no, wspaniale latają w tych kategoriach. A może ja po prostu lepiej tutaj one też umiem, nie? Wywodzą się z takich gołębi, które latały w kategoriach tych krótkodystansowych też, czy? No przede wszystkim, no bo Niemcy latują tu na Polski akurat, tak. Tutaj z Hamburga. I jeden lot tylko jest 500 km potrzebny do tego GMP niemieckiego, jeden 600, żeby było, chociaż nie zawsze oni mają, bo tam pogoda nie pasuje. Hodowcy nie chcą lecieć, zbojkotują ten lot, nie? I jest różnie. I także, aczkolwiek, no nie wiem, czy te gołębie by latały na dłuższych, ale nie, o niektórych Andreasa się pytałem, to powiedział tak, z tych na dłuższy bierz kilometraż, te dobrze latały, to są z dalekodystansowych gołębi. I zacząłem, bo jeszcze nadmienię, że mam od Kip Unzun, od Kipa po oryginałach, z tych najlepszych gołębi, to są najlepsi w Europie dalekodystansowcy. I też jego syn tu mi się wspaniale sprawuje i córka też inna. I także, no zobaczymy, muszę budować na daleki dystans, bo chciałbym troszeczkę, kiedyś miałem na daleki dystans, teraz nie mam. Gołębi, nie wiem, może zbyt mocno karmię, jak przychodzą dalekie loty. Chyba, że nadmienię, że po 13 locie z 50 byłem pierwszy, a po ostatnim locie spadłem chyba, nie wiem, tam na siódme czy któreś miejsce, nie? Bo nie wyszedł maraton. Chciałem za dobrze, chyba zaszkodziłem im, nie wiem, orzeszkami, słonecznikiem muskanym i tak dalej. Czasem no cóż, lepiej nie przeszkadzać, nie? Nadgorliwość jest niedobra. Tak. Przekonałem się.
Także panie Czesławie, my sobie jeszcze później przyjdziemy do domu, na chwilę porozmawiamy, natomiast teraz pójdziemy do gołębi. Pokazać. Okej, okay, bo ciemno się robi. Dokładnie, faktycznie. Pokazać trochę z gołębi. Trochę zmarzniemy. Jak to wygląda? Trochę nam pan poopowiada, jak swoje gołębie do tych lotów sprinterskich przygotowywał. No to mogę powiedzieć tak. Tutaj odpowiedzieć? Nie, czy tam będziemy? Okej, okay, dobra, no to idziemy. Także panie Czesławie, przyszliśmy sobie teraz do gołębnika w Dów. Tak jest, w sezonie. Kilka słów, gdyby pan mi opowiedział o tym gołębniku, jak on w sezonie funkcjonuje, jak te gołębie tutaj sobie przebywają. Generalnie cały dzień spędzają samice tutaj. No raczej tak. Po oblocie rannym gołąbki są karmione z przodu, idą tutaj, tutaj mają wodę i sobie siedzą po prostu cały dzień. Wieczorem karmię już je tutaj, bo ja wieczornych oblotów nie robię. Tylko raz dziennie. I co dalej? Wyciąg kominkowy jest tu. Tu jest przestrzeń też u góry, że powietrze krąży. I jest okno tutaj, które okno po prostu używam do wypuszczania gołębi. I samców, i samic. Bo jak samiczki idą na oblot, są samczyki tutaj przeganiane. I są tak nauczone z początku, wiadomo, roczne to trochę problem, kijkami ja zawsze przeganiam jak w cyrku, tylko poszły lot, a później tylko otworzę to już same jak, wiedzą. Jak sprężyny, nie? No. Idą, także nie ma problemu. No i mam jak mam, bo nie mam gdzie wybudować gołębnik, tak jak nadmieniłem to i murowany ten gołębnik cały był, jak przyjechałem. Gołębnik wymalowany cały, na biało. Tak, emulsją było wymalowane. To co jakiś czas jest odnawiany po prostu. Aha, odnawia pan to. Tak. No może nie ja osobiście, nie? Wiem. Ale teraz tutaj gołębie nie przebywają tu samice w czasie Nie, samice nie. Samicki przebywają w gołębniku, gdzie młode zawsze mam, a tutaj tylko otwieram, bo tutaj są samczyki i na noc otwieram przejście i sobie one, tak, i sobie one od rana wchodzą sobie tutaj, mogą sobie rozprostować skrzydełka, przeganiają się. Także troszeczkę takiego luzu mają, bo ja oblotów nie robię w zimie, tak, że mu troszeczkę... Czyli generalnie tędy, gdzie ja pokazuję, tak. Następuje obiegówka w tak, trakcie tak, oblotów. Tak, dokładnie. Aha. Dokładnie. Także... Później po karmieniu rannym zamykam po prostu, żeby one siedziały przy gniazdach, pilnowały się, nauczyły swoje gniazda roczne, gołębie przede wszystkim o nie chodzi, bo ja też już dawno wpuściłem te roczne. A na początku mogę nadmienić, że jak stare, które... No zostawiłem dla siebie, bo niektóre musiały odejść, to stare były tydzień czasu tutaj, samczyki, a młode tam wpuściłem, stare gniazda pozamykałem, młode sobie obrały, po tygodniu już faktycznie walczyły, wtedy jak puściłem samce stare, to im podwierałem znowu gniazda, żeby otwarte były te fachy. I po prostu stare wtedy pilnowały bardziej swojego fachu, niż by się rozbijać i tam żeby po dwa czy coś takiego mieć, także nie ma problemu u mnie z tym, nie? Też chciałbym zadać panu pytanie teraz, jak jesteśmy jeszcze w tym gołębniku, o metodę lotową. Teraz ten sezon, powiedzmy, kiedy mamy ten wynik, to była metoda na sucho, gdzie gołębie dwa razy nosiły jajka. Tak. Natomiast przez całą swoją karierę lotową próbował pan na pewno różnych metod lotowania. Rozumiem, że z biegiem czasu doszedł pan do wniosku, że ta metoda jest najlepsza. Powiem tak może. Kiedyś miałem obiegówkę i nie dopuszczałem do drugich jaj. A że mam swój biznes od dawno, od 1981 roku, to po prostu jestem wolnym człowiekiem, mogę sobie rano to przeznaczyć dla gołębi. I u mnie to wyglądało wtedy tak, że tam rano robiłem obloty, przeganiałem i tak dalej, jakby, i też były super wyniki, nie? Mhm. Czy były na gniazdówce, czy teraz. A teraz przeszedłem na tą metodę od 4 lat na sucho. Nie wiem, czy mnie Andreas na to namawiał, czy nie, ale w każdym razie tak. Andreas leci też na sucho, tylko raz wychowuje, znaczy raz jajka znoszą, a Wolfgang Reper dwa razy. I ja znowu wziąłem, dlaczego dwa razy, to podjąłem tą decyzję, bo mówię tak, jak może pierwszy raz tak zrobiłem, bo później widzę, te samiczki nie niosą jajek tak mocno, jak nosiły po pół sezonie, jakoś nawet nie parowały się niektóre, a patrzę, jakaś taka garbata chodzi, a ona jajko ma, nie? Ale jak dwa razy z wiosny się wyniosą, to później spokój mam w zasadzie z tymi jajami. Dopiero może w lipcu jakieś coś tam, ale to już po jedynce sztuki. Także mi się wydaje, że ta metoda jest dobra z tego powodu dla mnie, nie? Ma wpływ też. Tak, tak jest, dokładnie. No prawdopodobnie. No i nadmienię jeszcze, że po lotach też nie wychowują młodych wcale,
tylko dwa razy jajka składają. Raz składają, siedzą na nich, jak długo chcą, czasami patrzę, o, cztery jaja już leżą, bo plastikowe wkładam, a te tam są praktycznie wyrzucane jaja, można powiedzieć, i no i to pracuje, tak mi się wydaje, nie? Tak jest. No nie, Czesławie, przejdziemy sobie teraz do gołębnika kolejnego, czyli do gołębnika samców. Okej. Okay. Rzeszki to jest to, nie? Co lubią. Starsze znają. Młode specjalnie, tak powiem, że nie uczyłem. Oczem rzucałem. Chodźcie, chłopaki. Trochę się boją tutaj, bo niecodzienna sceneria. Ale z orzechami się zabijają. Powiem jeszcze, że jak będą poparowane, może wcześniej też, to po prostu wtedy daję gołębiom do gniazda i one wtedy nie uciekają, tylko czekają praktycznie, żeby tego orzeszka dostać w gnieździe. Niektóre są takie, że przylatują i zabierają i zjadają innym, nie? Ale po pewnym czasie się przyzwyczajają, nawet te roczne, i one po prostu, jak ja wchodzę, one same idą do gniazda, już czekają wtedy, że aha, bo dostaną smakołyk, nie? No i mi się wydaje, że po oblotach warto zawsze gołębiom dawać te smakołyki, jak wchodzą, i one wtedy wiedzą, że przychodzą, nawet i z lotu, że szybko jak skoczą, to dostaną smakołyk, nie? Im szybciej, tym dla nich lepiej jest, nie? Także, no tak to u mnie wygląda, skromnie, nie ma możliwości rozbudowy się, a żenisko jest, powiem, to styropian jest zrobiony, bo tutaj strasznie gorąco jest latem, nawet jak są te gorączki o 22, 30 stopni jest, tu mam termometr. No i co, został zrobiony styropian, a że jestem dość niski, no to dla mnie w miarę wystarcza. Podłoga też jest jaka jest, kiedyś była z płyt, z drewna, ale nie bardzo mi to pasowało, bo jednak jakieś robactwo się znajdowało i wszystko zostało wyrzucone i podłoga jest zrobiona trociny z betonem pół na pół, także jest sucha, to wszystko wpija momentnie i fajnie się czyści i nie ma po prostu żadnego robactwa. I tu zrobione fachy są no, z 5 cm wszędzie trochę wyżej. Mam takie pułapki wszędzie powstawiane w koło przy ścianach, że każdy kurz, kurzawa, wszystko wlatuje pod spód, nie? Nie krąży. Jak nieraz widzę, że jak hodowcy mają ten pierwsze gniazda zastawione, i to jest moim zdaniem błąd, bo to musi gdzieś uciekać, a nie wszystko do góry się podbija. No i u góry tak samo, u góry jest wyciąg nad tymi i idzie, jak jeszcze lato gorąco jest, to mam wszystko tu pootwierane, wywalane z tyłu, okno otwarte, nieraz drzwi, jak po prostu jest duży upał, to mam praktycznie wszystko otwarte, no nawet może być są przeciągi, ale tego nie czuć, bo jest gorąco, nie? No. Tutaj mamy na dole, jeśli chodzi o wentylację, no to mamy też jeszcze pleksy, tam wiadomo zabezpieczenie przed deszczem, natomiast ona jest pod skosem, powietrze teraz dostaje się... Minimalnie, tak, no minimalnie wchodzi, ale tu u mnie nigdy nie czuć gołębi, tyle powiem, tak zawsze robię, żeby gołębi nie było czuć, nie? Tak jest. Generalnie dużo mamy tutaj, powiedzmy, i szybę, i siatki, tak, i tak dalej, światła jest tutaj dosyć... No i za gorąco, tak przychodzi, bo to jest zachód, aha, słońce świeci, od godziny, nie wiem, tam 14, non-stop w to okno wali i tak dalej. No ale innej możliwości tu nie było, taki teren, taka zabudowa, takie ułożenie działki jest, nie? No ale z zachodu też można wygrywać. Dokładnie. I z takiego gołębnika. Tak jest. Panie Czesławie, chciałbym teraz zapytać, może zadam takie pytanie trochę ogólne, natomiast gdybym do Pana przyszedł teraz człowiek, który chce się zająć gołębiami, młody hodowca, jak by mu Pan doradził, żeby do tego tematu podszedł? Czyli na czym głównie by się Pan skupił? No młody hodowca, człowiek, który zaczyna gołębie, powinien mieć w miarę fajny gołębnik. Najlepiej, żeby był pod dachówkami, żeby to powietrze było u góry, ta przestrzeń, nie tak jak u mnie jest. Żeby nabył dobre gołębie od kogoś zaprzyjaźnionego. Moim zdaniem najpierw powinien zapoznać jakiegoś hodowcę, trochę się z nim zaprzyjaźnić i od niego wziąć uczciwe gołębie. Bo od nieznajomych ludzi to różnie może być, nie? Tym bardziej, jak ktoś hoduje bardzo, bardzo dużo gołębi i wychowuje setki młodych,
no to jest różnie wtedy i można wydać dużo pieniędzy i nie mieć tej przyjemności. Tak, ale jak się ma od kogoś zaprzyjaźnionego, to ten człowiek po prostu nie będzie chciał jakby zrobić coś nie tak, nie? A jeśli chodzi o, powiedzmy, naukę hodowli, naukę opieki nad gołębiami, jak w Pana przypadku to wyglądało? Czy uczył się Pan sam na własnych błędach? Czy miał Pan kogoś, kto Pana poprowadził, jeśli chodzi o ten sport? No ja, można powiedzieć, uczyłem się na własnych błędach i prenumerowałem hodowcę. Gazetki. Później Balisia, Dobry Lot. Wiem. Jeszcze Górskiego kupowałem. Jak to się nazywało? No, nie pamiętam teraz. Poradnik hodowcy? Tak, poradnik hodowcy. No. No i przede wszystkim, no i z kolegami gdzieś tam z Polski i tak dalej, jak człowiek tam rozmawia. Później mówię, jak zapoznałem Andreasa, no Zygfryd Klein też opowiadał, fakt, że ten kolega tłumaczył, jak on tam podchodzi, nie? Bo on ostro z tymi gołębiami jechał, on litości nie miał, nie? Mówi, masz tu ode mnie, nie będą dobre, drugie dostaniesz, mówi tam i tak dalej, nie? Ale przede wszystkim można powiedzieć, no sam się szkoliłem, rozmawiałem, znaczy i rozmawiałem z kolegami, no tak to wygląda. Później nastał internet, teraz jest mnóstwo filmików, co można się dowiedzieć. Coś. Tak, ale każdy mówi inaczej. Tak. I teraz jak nieraz, jakbym powiedział, pomagałem nowym hodowcom, nie zawsze młodym, jak zaczynali w tym sporcie, i on mówi, no słuchaj, ale ten mówi tak, a ten mówi tak, mówi... To jak to jest w końcu? Mówię, słuchaj, ile dróg jest do Warszawy? Możesz różnie jechać. Tak samo tutaj. Oczywiście. Tak samo no, z karmami. No każda karma jest dobra, można powiedzieć, nie? A jak nie wierzysz, to zamocz do wody, zasiej, zobaczyć co kiełkuje i już wiesz, czy jest dobra, czy nie, nie? Tak, tak. Taka prawda jest, nie? W każdym razie ja nawiązywałem też do tego, specjalnie zadałem to pytanie, czy uczył się Pan na własnych błędach, czy ktoś Panu pomagał, bo też jak byliśmy w domu, pokazywał mi Pan zapiski, swoje loty, powiedzmy od 2000... Chodźcie tu, od dzieciaki. Którego było 2003 drugie, roku. 2002 roku, jak zegar elektroniczny, no bo na benzynga używam, benzyn G2, to prowadzę notatki sobie. My to pokażemy w domu, aha, bo okay. To jest bardzo ciekawe. Natomiast właśnie notatki takie, jaka była pogoda z lotu, o której gołębie wypuszczone, jaki lot, czy było z wiatrem, czy boczne, wszystko ma Pan ponotowane. Tak. Do tego się Pan odnosił, ucząc się karmienia i tak dalej? No, karmienie to po prostu śledzę pogodę. I najgorzej, jak się pogoda zmieni czasami w nocy, no to jest przegrana sprawa. Ale te notatki przydają się, nawet ja po prostu potrafię, nie wiem, do 5, nawet do 15 minut, 5 zdarza się, nieraz z Andreasem rozmawiam, bo znaczy rozmawiam z nim często, nie? To jest mój przyjaciel i naprawdę godzinami czasami i tak dalej, ale jak ja w lotach, to tak samo codziennie tam i wieczorem, i jak loty są, czy on ma w sobotę, czy my w niedzielę, czy w sobotę, wciąż dzwonimy do siebie i aha, jak lądują nawet, non stop jesteśmy na tym, no i on się pyta, słuchaj, no, który puścili? Ja mówię, Andreas, puścili o tej, i o tej. Ja patrzę wcześniej, taka sama pogoda była, taki kilometraż, nie? A taki wiatr jest. Mówię, słuchaj, gołębie będą albo od 15 do wpół, do w tym czasie powinny być. No i praktycznie jak z zegarkiem w ręku siadają, lądują, nie? No bo to taka sprawa jest, no chyba, że wiatr przewie. Jak jest z wiatrem, no to jest ciężko określić, wtedy jest, nie? Tak. Jeśli chodzi o to karmienie, bo chciałbym się generalnie skupić na tym, na tych lotach krótkiego dystansu. Gdyby Pan mógł parę wskazówek takich, gdzie jakby ze swojego doświadczenia tych ostatnich lat mógłby Pan wskazać najważniejsze rzeczy, jakie są na tych lotach wysiłkowych, sprinterskich, według Pana, jak Pan przygotowuje gołębie, to na co by Pan wtedy zwracał uwagę? Zacznę może od zimy. No teraz akurat kończą pierzenie i jeszcze dobrze karmię, no karmię, dosyta karmię, tak można powiedzieć. I jak dzisiaj łapałem w ręce, to naprawdę są zatuczone, to jest raz. Tak. Ale w styczniu jest odchudzanie. Kiedyś robiłem warzywami nawet 5 dni gemizę w termomiksie. Wszystko mieliłem, jakie tylko możliwe jest. I cytryna, i czosnek, i marchew, i buraczek, i pietruszka, seler. Co, no wszystko jest możliwe. I jadły tylko to przez 5 dni, załóżmy. Aha. Zwaliły wagę. Wtedy już karmię mniej. Nie przekracza to 30 gram na gołębia. Co dalej? I przed lotami no, staram się, żeby one po prostu już nie były grube. Jak zaczynają latać, to one same wiedzą, że już nie mogą być grube, mnie jedzą i wspaniale latają. Gołąb musi być pełen i nie za ciężki. W ogóle jak lot z wiatrem, to powinien być pełen i lekki. I wtedy karmię na takie loty po prostu półtora dnia
karmą lotową, ale rozszerzoną z ryżem Pady. Dużo używam ryżu Pady. Ale jak ma być podwiat z kolei, no to te ostatnie dwa dni karmię dobrze. Karma lotowa plus konopie i słonecznik uskany. No tak z wyczuciem, zależy jaki ma być wiatr, nie? No i się udaje jakoś, akurat tak sobie. I te gołębie są dosyta, aczkolwiek w piątek wieczorem już nie jedzą za dużo, jak wkładamy sobotę. A w sobotę to dostaną troszeczkę, naprawdę niedużo, ja wiem, jakby liczyć po łyżeczce na sztukę, nie? Nie więcej tam wezmę jedną czwartą, no tak można powiedzieć, sypnę im tylko i nawet tego do końca nie chcą zjeść, nie? One już są w ciągu są nabite na tego, także idą na lot, są jakby powiedzieć wściekłe i chcą szybko do domu. Dokładnie. I nie mają obciążenia, nie mają tego kału w środku, nie? Tak. Co ich obciąża po prostu. Ale generalnie i pić im się nie chce. W grę wchodzi też jakaś motywacja wtedy na te krótkie loty. Stawia pan na to dużo, dużo pan jakby uważa, że zależy od motywacji, czy... Ja myślę, że najważniejsze jest gołąb. Bo jak będzie gołąb niedobry, słaby po prostu, z hodowli takiej pątrzędnej, co dziadkowie, pradziadkowie, rodzice miarne byli, to on też będzie po prostu miernym gołębiem będzie, nie? No i motywacja mu nie pomoże, nie? No dokładnie, nic nie pomoże, ale z kolei także, no mam gołębie naprawdę z pochodzenia, no kiedyś powiem, że na papier nie patrzyłem, nie? No Siegfried Klein to powiedział w grądzie, jak mówię, a bite papierem, a on mówi, papierem to co możesz wytrzeć, nie? Ale to po niemiecku powiedział, mówi, gołąb się liczy, nie? No ale że teraz po prostu mam dojście do gołębi uczciwych i nawet nie zawsze ładny, piękny gołąb, a ma dobre papiery i wdaje wyśmienite, wspaniałe gołębie, co bym nigdy nie, kiedyś po prostu bym nie ciągnął po nim, a dzisiaj ten gołąb daje wspaniałe gołębie. Dalej do motywacji. Ja to robię coś takiego, no może ktoś skorzysta. Jest sobota rano, idę o godzinie 8, wtedy nie za wcześnie do nich. I dopuszczam razem, na tych krótkich lotach, aha, samce otwieram gniazda, samce skakują, bo zamykam zawsze, fachy są zamknięte w tygodniu, samiec wchodzi, otwieram samiczki, samiczki wchodzą do nich i zamykam je i zostawiam tak na pół godziny razem. Jeszcze powiem, że przysłaniam okno, żeby półmrok był, żeby się nie deptały, one się wołają, buczą się, tak, wyciszą się i mi się wydaje, to im wystarcza. Wtedy każą samiczkę, biorę... No wtedy biorę w rękę, bo odsadzam i mam taką tutaj dziurę wyciętą na środku, że nie muszę się schylać, bo czasami z kręgosłupem mam problemy. Wiem. I przy okazji mam każdą jedną w ręku i wiem, jak one wyglądają, nie? Bo czy to karmienie moje było na tą pogodę dobre, czy złe. I mogę później sobie nawet stwierdzić, aha, czy to dla niej dobre było, czy niedobre, że taką wagę miała, nie? No i wtedy jak rozsadzę je, karmię te gołąbeczki. Rzucam im tego troszeczkę jedzenia i nie zawsze chcą wszystko zjeść, nawet jak dostają bardzo mało. I co dalej? No i dalej daję im kąpiel. Wtedy? Ciepłą, letnią wodę. Czystą. Wannę. Worki jutowe na podłogę kładę. Nie boją się nic, bo one są bardzo spokojne. Michy wkładam jedną czy drugą. Leję wodę, ale wtedy bez soli, bez niczego. I one się wykąpią. I one leżą spokojnie. Do wkładania. Nic się nie denerwują. No są wypoczęte, bez stresu. No idą do kosza, no i jak się okazało, no wspaniale wracały do domu po prostu, nie? Tak jest. I są nawilżone przy okazji po prostu te gołębie, nie? I też kwestia tego, że takie kąpiel, rozumiem, jeśli na przykład zapowiada się jakaś pogoda deszczowa, czy coś, też jest ta kąpiel? Znaczy, akurat mieliśmy takie szczęście, że tych deszczy nie było i robimy tak, żeby deszczy nie było, nasi prezesi po prostu do tego podchodzą, żeby te gołębie były wyścigi, a nie jakieś tam przetrwanie. Tak. Survival, ale nie zaszkodzi nawet kąpać w tego samego dnia to, co wyczytałem i słyszałem, ale jak gdyby był deszcz, to chyba bym kąpał dzień wcześniej, jakby miała być deszczowa pogoda, co się zapowiada niepewna. Wiem. Aczkolwiek kiedyś zapomniałem, to ją moczyłem w wiadrze, żeby chociaż się trochę nawilżyć w ciepłej wodzie, tak jest, każdą jedną, a to już jakoś pod koniec lotów było, nie? Wiem. A w tygodniu to z kolei używam sól do kąpieli, taką zwykłą, kupywaną w markecie. Od wielu, wielu lat już nie. Po co ja mam zabarwioną sól płacić, nie wiem, 10 razy tyle. Tak. Za to, że chemię będą, nie wiem, piły, kąpały się w tej zwykłą sól i walę garść naprawdę na 5 litrów wody
I one się kąpią w tym i nic im nie jest, nie? No i jak później z Andreasem rozmawiałem, mówiłem, że to robię, on mówi, wiesz co? Że Wolfgang robi to samo. Aha. Mówi, wiesz, że on kupuje w markecie za grosze? Ja mówię, widzisz, a nie mówiłem ci już kiedyś, mówię? Także, no to coś akurat wspólnie tam robiliśmy, nie? Tak, czyli kąpiel generalnie 2 razy w tygodniu. No nie zawsze, bo czasami nie mam czasu i nie pamiętam. A jak pamiętam, to zdaję we wtorek. Ewentualnie środę, a później tam sobotę czy piątek, jak składamy, nie? Ale jak jest składanie rano, to wtedy nie kąpię już rano, tylko dzień wcześniej kąpię, nie? No one lubią się kąpać, także jak tego 2 razy w tygodniu, no to faktycznie powinny się kąpać gołębie, nie? I w zimie też, w zimie tydzień w tydzień, nie? Non stop dostają, mróz, nie? Żona się dziwi nieraz, ty, no taką, ale my zobacz, jak zasiedzą. I nogi jak kaczką, nie zmarzną. Tak, dokładnie. Także panie Czesławie, teraz przejdziemy sobie do domu, tam ja jeszcze będę chciał parę spraw odnośnie przygotowania gołąbków poruszyć, porozmawiamy sobie na spokojnie, jak pan z nimi pracuje. Nie ma sprawy. Jeśli pomoże to komuś, to bardzo proszę. Teraz ja oddam panu głos, pan zaprezentuje swoją dumę, czyli swoją drużynę kategorii A. Tak w zasadzie to same dziewczyny tak, w tej drużynie. Tak, same dziewczynki. Kategoria A. Zaczniemy sobie od samiczki, która ma najlepszy wynik w tej klasie. Tak, 2,40. Tak ona się przedstawia. Kilka słów o tej samicy, jak ona leciała, z czego ona się wywodzi? No wiadomo, że ja nie pamiętam, ale tam pierwsza była, druga, nie pamiętam, ale żeby 2,40 to musiała, no zawsze w szubie siadała. Tak, no 2,40 wynik to jest. Tak jest. Kapitalny. To jest numer jeden. Jeszcze raz skrzydełko. I teraz może kilka słów, z jakich głębi ona się wywodzi. Ja ją będę tutaj pokazywał, jak ona wygląda, a pan nam chwilę opowie o niej. Ona jest tak. Szelens, Drapa, Czarna, Schwarz, Król Królowa po Karlu Jungu. I to jest wszystko. I to jest 2-letnia samiczka. Tak jest. Także można nie, powiedzieć... to jest 3-letnia samiczka. Najstarsza. 21 rok, tak, przepraszam. Dwuletnia, tak. Niebieska. Dwuletnia, w zasadzie można powiedzieć, że jeszcze jest przyszłość tak naprawdę przed nią dopiero. A, zapomniałem, tu jeszcze jest Andre Rotow i Szelens. W niej, tak. Tak, bo to wszystko... Wszystkiego się nie spamięta. Tak, to się nie pamięta. To wszystko wkoło tego samego. A, może plecki jeszcze. Też ma fajne. Taka drobniejsza samiczka, mniejsza, bardzo grzeczna. I ona się nie paruje o tyle dobrze. Także to jest najlepsza samica z drużyny. Tak jest, najlepsza samica. Wicemistrza Polski kategorii A. Teraz sobie prezentujemy samicę, która miała drugi wynik w tej kategorii A. 2,99 to jej wynik. To jest samiczka też 3-letnia. Tamta była 2-letnia, tutaj mamy samicę 3-letnią. O numerze 58. 58, tak jest. I kilka słów na temat z tego, z czego ona się wywodzi, ta samiczka. Ona bardziej płocha jest, ale to jej nie przeszkadza. I ona tak. Leo Hermans, Wolfgang Reper, Putmar, Gerkens. No i znowu z drugiej strony tak samo. Leo Hermans i Wolfgang Repa. Ona jest córką tego 135. Tak, nie? Córka z tego 135. Bo po nim są dwie samiczki, dwie córki w drużynie i wnuczka. Tak jest. Jednego samca. A ten 135 to on się wywodzi? To jest gołąb? No to jest gołąb, bo tam rasa Formeli. Z Wolfganga Repera się wywodzi. No i tak jak nadmieniałem, Putman. Piękna samiczka. Ona już troszeczkę większa od tamtej, nie? Tak, dłuższa jest. Dłuższa, tak. No ale z 500 też była 5 na oddział, jak dobrze pamiętam. Pokażemy sobie jeszcze jej skrzydełko, jak to wygląda. No fajne, ma długie pióra. Także dwie samice były w drużynie poniżej 3 koeficjent. Tak jest. Teraz przechodzimy sobie do zaprezentowania trzeciej samicy z drużyny pierwszego wicemistrza Polski kategorii A. Jest to samica... Też 3-letnia. Też 3-letnia. O numerze 101.
Tak jest, 101. Która była najlepszym gołębiem jako roczna w oddziale. Zeszłego roku była, jak pamiętam, też w drużynie drugiego wicemistrza okręgu w kategorii A. Taki skrzydełko wygląda. Plecki. Mhm. Cała okazałość. Ona dołożyła wynik do tej kategorii? Tak jest. 5 ona z jest hakiem, nie? 5,49, bo jednej nie mam. Trzecim wynikiem samiczka roczna no zginęła. Miała 4 na 4 i poszła na 500 i przepadła. Szkoda. To była wnuczka tego 135. Tak, a ta samiczka 101 wywodzi się z? To 101 znowu wywodzi się od Wolfganga Repera, Pittmana, Van den Ebele, wnuk Wittenburga, no i z Repera. Także z dwóch stron takie tam pochodzenie ma. Piękna samiczka. Śliczna. No córkę już mam roczną. Dara będzie dwuletnia, bardzo ładnie latała, już też pierwszy tam no w czubie siadała. I teraz mam jedną młodą też po niej. Bo jajka staram się po tych najlepszych, no coś tam wychować sobie. Przełożyć, wiem. Tak, żeby wiedzieć później, jak one tam zestarzeją się, są już tam pięcioletnie, załóżmy, czy zostawi do rozpłodu, czy nie. Dlatego myślę, że warto coś tam zawsze wychować z dobrych lotników. Także prezentujemy sobie czwartą samicę. Tak jak pan wspomniał wcześniej, jednej tej rocznej z trzecim wynikiem nie ma. Natomiast ta samica miała piąty wynik w drużynie kategorii A. To był wynik? 6,06. Jej siostra zeszłego roku była jeszcze lepsza od niej. Była najlepsza w oddziale w kategorii A. No ale jakoś mi miała 6 na 6. Później stanęłam i pchałem ją i no, widać, że niepotrzebnie, bo przepadła. Przepadła. I obydwie z zeszłego roku też były w drużynie kategorii A do mistrzostwa okręgu. I to jest samiczka z roku? I to jest samiczka, tak jak widać, 21 rok. Czyli w młodości siła. Tak jest, o numerze 8037. Tak jest. Jeszcze sobie ją pokażemy, pięknie się prezentuje. Tu jej kuperek. Piękne, mocne upierzenie. I ona wywodzi się z gołębi? I ona wywodzi się z gołębi Szelens, Drapa, Królowa, Klaus Bierbach, też z Hamburga. Też był wicemistrzem Niemiec, jak dobrze pamiętam. I po jego w sumie, no ta samiczka, jej matka daje bardzo dobre gołębie. Pokażemy sobie skrzydło jeszcze tej samicy. Zaprezentuje nam się jeszcze. I w tym roku z powrotem skojarzyłem i mam wychowanych chyba ze 3 sztuki po młodym locie do lotu na drugi rok rodzeństwa. Po prostu powracałem, bo to z rozpłodu wszystkie gołębie wychowane, te co z drużyny są i po prostu było do czego wrócić. No jednej tylko matki nie mam, bo przestała jaja, nie się ją wydałem i tam też chyba nie niosła. Teraz zaprezentujemy sobie ostatnią samiczkę z drużyny kategorii A. Jest to samica, który wynik do tej kategorii dołożyła 7,25. I to jest samiczka roczna. Tak, to jest roczna. O numerze 5047. Tak jest. Tu jest jej skrzydełko. Nadmienię, że pełna siostra. Też roczna, późna. Będzie na aukcji. Tak jest. To tu chciałem dać coś z dobrych gołębi, żeby ktoś się cieszył. To jest mocna linia. Mam dużo z tych gołębi, bo już miałem wcześniej po jej matce. Bo to jest córka tego 135, tak, cały czas. Córka, druga córka 135 w drużynie. Tak nadmieniałem. 135 dał dwie córki do drużyny i wnuczkę. Piękna, spokojna samiczka. Tak. Ona i siostra miała też dobry wynik, w sumie nie pamiętam, czy miała 9 kategorii A też, nie? I obydwie mają 58, coś takiego w G w kategorii. To jest raz. I bodajże, jak dobrze pamiętam, to miały, a tu mam, 8 wkładań, ta miała 7 konkursów.
A druga miała 8 na 8, jej siostra jest też. Jako roczne. Tak, jako roczne. I no jedną roczną samiczkę zgubiłem, też ładnie latała. No i zgubiłem też braciszka. Braciszek miał 4 z czymś, 2 lotów. No i jakoś tam przewiało go później, jak był z wiatrem i... I go nie ma. I go nie ma. Natomiast ja dobrze widzę, ona ma takie pasy jakby lekko rude, czy... Tak, tak, tak wychodzi na to. Takie ma, nie? Mhm. Także ona tą kategorię A uzupełnia. My teraz, panie Czesławie, przejdziemy sobie do porozmawiania o tym, w jaki sposób współpracował pan z tymi dziewczynami, żeby ten sukces dla pana osiągnęły. I nadmienię, że to jej matka wydała ją w wieku 12 lat. O. Która była świetnym lotnikiem sama. Jej rodzice byli świetnymi lotnikami w Niemczech. Mieli tam 13 na 13, 13 na 12. Także cała rodzina latała. No i to jest gołąb. A tu znowu dalej mogę opowiedzieć. A, to jest Peter Mayer, Manfred Mayer, Spytmana, Kopmana, Megbacha i Stallermana. Czyli te hodowle przewijają się w rodowodzie tej samiczki. Tak, 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 bo sobie odpisałem, bo człowiek tego wszystkiego nie pamięta, co do której się ma tyczyć. Także, panie Czesławie, teraz przejdziemy sobie do tematów, które wszystkich najbardziej interesują, czyli praktyki hodowlanej. Jak to już odbywa się w sezonie i tak dalej, praca z tymi gołębiami. Chciałbym sobie zacząć od tego okresu przed sezonem lotowym, czyli najważniejsze rzeczy, na które pan tutaj zwraca uwagę. Wiadomo, gołębie są parowane dosyć szybko, w lutym, na początku lutego. Znoszą jedne jajka, później są rozdzielane, rozumiem? Tak jest. I drugie parowanie odbywa się wtedy kiedy? Bodajże 20 marca. Marca? Mhm. Musiał spojrzeć notatki, bo wszystko ja zapisuję, nie? Właśnie, to też może wspomnimy. W każdym bądź razie są tak parowane, że 20 są zabierane z jaj, nie? Czy tam jaja zabierane. Mhm. 20 kwietnia. Lub 23, zależy jak tam lot się zaczyna, czy koniec kwietnia, czy tam początek maja miałby być, nie? To także idą już z kabiną, idą na próbny lot. Pierwszy, czasami drugi przychodzą i już jest pełne wdowieństwo, nie? Nie ma jaj. W zasadzie to nie ma pan tutaj problemu, jeśli chodzi o zmianę karmy i tak dalej, bo na sucho, powiedzmy, te gołębie nie wymagają karmy jakiejś rozpłodowo-lotowej i tak dalej. Tak jakby było w przypadku, gdyby karmiły młode. Więc powiedzmy, takie zabezpieczenie i tak dalej, też jest czas na to. Oczywiście. Wszystko można zrobić, więc chciałbym zapytać, jak taka profilaktyka zdrowotna przed sezonem wygląda? Najważniejsze rzeczy, które pan stara się zabezpieczyć u swoich gołębi? Raczej to robię wszystko w miesiącu grudniu. A w grudniu już teraz? Już teraz, że nawet na żółty guzek nie daję w sezonie pełnego, jedynie 3 dni tam podam. Mhm. Z tego względu, no bym mógł tym lotowym później to robić, ale robię po prostu teraz wszystkim i mam spokój. Później po prostu tylko ze 3 dni zrobię i robię badania, też wtedy jadę do Bydgoszczy, do Wojewódzkiego Inspektoratu Sanitarnego na ulicy Powstańców Wielkopolskich. Aha. I tam robię badania i kału i tak dalej. Na kokcydie nie robię, bo one nie mają kokcydii. Robaków no odrabaczałem w zeszłego roku i w tym roku, ale nic nie widziałem. Może dlatego nie ma, kiedyś nie odrobaczałem całe lata, bo u mnie gołębie dostają czosnek do wody. Po skończonym sezonie daję ząbek czosnku do wody i tak jak w sezonie lotowym codziennie świeża woda jest, czy tam 2 razy dziennie i tak dalej, to tutaj już jest pojnik wstawiony, stoi 3 dni, aha, 5 dni, bez wielkich tam wymagań, trochę one muszą się nauczyć, trochę, także woda stoi wysoko, bo gdzieś metr nad ziemią, nie stawiam nisko i tak jest pełno, pyłu się zdarza, czy tam coś zrobię, jakąś kupę tam. Ale muszą się trochę uodpornić. Tak jest, ale ten czosnek zapobiega i mi się wydaje, że ani kokcydii, ani robaków dzięki temu nie ma. Po prostu na kokcydię nie podaję, badam i nie ma żadnych tam licznych kokcydii, ani latem tego nie mam, też nie daję w czasie sezonu, nie? I tak dalej, nie? Czyli powiedzmy teraz mamy połowę grudnia, czyli już te gołębie są... No są czyszczone, tak można powiedzieć. Tak jest. Teraz jest taki okres oczyszczania. Tak jest, tak jest. One były już odrobaczone? Były odrobaczone, były. To kiedyś nie robiłem, jak nadmieniam, nie? Mhm. I teraz kurację, powiedzmy, robi pan taką
No, czyszczącą, no, tak to nazywam. No. Tak, ale to jest jakaś dłuższa kuracja? Czy... Tak, 14 dni. Antybiotykiem bo, 14 dni? Tak, bo w sumie 7 dni czytałem o tym, że dużo takich mądrych, można powiedzieć, ludzi utytułowanych mówi, że 7 dni w dzisiejszych czasach to nic nie daje. Mało. Ale robię tylko teraz i później już w sezonie nic nie robię. I powiem tak, jak nadmieniałem, jak lotuję ostatnie, nie wiem, 25 lat czy więcej, jak pamiętam, nigdy nie mam problemów w czasie sezonu, że gołębie chorują, że są kokcydie, czy coś tam jakiś nie, jakaś choroba wchodzi. No ewentualnie zdarzyło się, że coś takiego jakby ta choroba młodych, nie? No ale tak, tak, tak zwane, że jakieś pojedyncze sztuki coś tam miał, jeden czy dwa i raczej wzrocznych, nie? No ale wtedy jak zauważę, to i nie idzie na lot, głodówka tylko i... Aha. I przechodzi po prostu i tak dalej. Czyli nie? Ewentualnie, no wiadomo, w trakcie sezonu, tak jak pan powiedział, wtedy przepoi ich pan na przykład 3 dni czymś. Takie zabezpieczenie, powiedzmy. Tak, 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 tak. No BS-a dostają albo dostają tam, tak jak mówię, też ten trichinidazol co 2-3 tygodnie, ale ja dopiero gdzieś na po czwartym, po piątej właściwie jak kabina jest, pierwsza 500 jest, to dopiero coś podaje, nie? A tak... To nie podaje. Daje, ewentualnie daje naturalinę, później te miksy naturalne na drogi oddechowe, jakby tak, po prostu nie. Tego dużo podaje, nie? A jeśli chodzi o ten okres, powiedzmy jeszcze wrócę się do tego grudnia, czyli tu, co teraz się znajdujemy, co roku pan daje taki sam antybiotyk? Nie. A zmienia pan? Tylko ja powiem, że ja biorę zawsze od weterynarza. Nigdy nie kupuję ze sklepów dla gołębi. Aha. Dlaczego? No bo jak się słyszy, że gdzieś tam w Polsce ktoś przechowuje w jakimś tam szałasie, że tak powiem, no, i latem jest gorąco 30 stopni, w zimie mróz, no i to różnie może być bezwartościowe. Dlatego kupię od weterynarza, może niby gorsze, niepolecane, ale przebadane i wiarygodne. To jest pewność. I też nie kupuję w zimie, chociaż oni przewożą niby w jakichś tamtych torbach odpowiednich na mróz i na ciepło, to wolę kupić jak nie ma mrozów, na jesieni sobie kupić lub później wiosną, no chyba, że wiadomo sprawa, nie? To leży dość długo i też nie wiadomo co jest, ale staram się lekarstwa wszystkie tylko i wyłącznie od weterynarza. Rozumiem. Teraz przejdziemy sobie już do tego, powiedzmy, okresu, kiedy gołębie znoszą drugie jajka, pozwala im tam pan posiedzieć kilka dni na tych jajkach. Tak, tak, 7 dni, 10 zależy, różnie to tam wygląda. Zwraca pan uwagę wtedy na przykład na to, że jedna samica jeszcze tam nie zniosła? Nie. Jest termin, które nie zniosły, które siedziały 3 dni, trudno, niech siedzą 3 dni, jak młode, które roczne się poparzą później, nie? Za pierwszym razem jak wpuszczam, niektóre w ogóle się nie poparują, też na to nie zwracam uwagi. Także one się muszą dostosować do mnie, a nie ja do nich. Nie będę tam prosił ich i błagał. Tak jest. Nie robię próbnych parowań w zimie, bo nie chce mi się i nie mam czasu, nie lubię zimna. Tak. Generalnie ma pan cały kwiecień, powiedzmy, na przepracowanie z gołębiami. Tak, zaczynam obloty już właśnie bardzo szybko, bo praktycznie po pierwszym, jak zabieram pierwsze jaja, i to jest marzec, i zaczynają latać. I wtedy one latają, jak jest pogoda, mówię, pogoda to dla mnie musi nie za jak słońce świeci, tylko jak wiatr wieje. Aha. I żeby nie wiał na druty. No to nie ma oblotów, ewentualnie lżejsza karma jest, tak jak mówimy, dużo ryżu upadu używam i po prostu gołębie wypuszczam wtedy, gdy trzeba i one są wylatane, rozlatane, wychudną wtedy, bo dzisiaj są naprawdę grube, bo no wiadomo, ja zawsze mam zatuczone na koniec zimę. Grudnia, nie? Tak. No bo muszą dobrze dostać jeść i nigdy nie mam problemów, żeby gołąb chorował mi w grudniu, nie? Aha. Czy w listopadzie, że ktoś tam, bo i tak dalej, nie? Gryt jedzą, fajny, co do grytu też, bo słyszy się wciąż, że niektórzy jakieś tam w wiaderkach kupują z jakimiś tam, nie wiem, dodatkami małych ziarenek, że tyle gołębie jedzą albo że sikają. Ja z wersalagi mam i naprawdę nigdy u mnie takich rzeczy nie ma. Żeby ja był, że gołąbek sika czy coś, nie ma takich rzeczy. No wiadomo, po locie. Jak spala się i przyjdzie to i tak. Przegłodzone i tak dalej, nie? A tak to nie mam problemów. Normalny, dobry grit. Kiedyś nie miałem i kupiłem gdzieś tam w sklepie w jakichś woreczkach mniejszych, to kurczę, okazało się, że to jest właściwie kamień lastriko potuczony, nie? I gołębie nie chciały jeść, nie? Do wyrzucenia. No właśnie. Także na to trzeba uważać, nie? Jakieś MM-ki daje tam, witaminy różnego rodzaju, to dużo witamin. A do młodych, to póki pamiętam, z wersalagi te miseczki, co są, nie? Do dziubania, nie? Tego dużo zużywam. I ostatnio zacząłem tylko to używać. Tam Krzysztof mi przywozi gin, takie dodatki różne. I tylko to używam po prostu, bo to jedzą i tak dalej, nie? Tak. Jeśli chodzi o... Powiedzmy ten jeszcze okres przygotowania. Powiedział pan, że gołębie dosyć szybko wypuszcza, natomiast jeśli są niepewne pogody, jeśli jest mocny wiatr, te gołębie nie latają.
ale one przed sezonem lotowym w kwietniu trenują też tak samo raz dziennie, czyli tylko, Raz dziennie. Też? Tylko raz dziennie. Jak wtedy się odbywa takie karmienie, powiedzmy, gołębi, kiedy one latają tylko raz dziennie? Wieczorem załóżmy co? Karmi je pan lżej? Ja jeszcze nadmienię tak, że u mnie jak gołąb znosi, 2 tygodnie przed parowaniem daje dobrą karmę. Aha. Wiadomo, one po prostu no pobierają tyle, ile pobierają. Czasami są trochę zaduczone, ale daje mniej, ale dobrą karmę, żeby nie były za grube. No jeszcze po tej zimie, tak teraz po grudniu, są odchudzone. No w różny sposób, nie? Ale jak znoszą pierwsze jaja, położą pierwsze gołębie, 2 czy pary, ja daję tylko sam jęczmień. Jęczmień sam? Tylko. Te, co już się jeszcze jaj nie mają, nawet za tydzień zniosą. Nie ma problemu. Niosą gołębie równo. No wiadomo, które się później sparowały, to wtedy jest odstęp. A tak to w ciągu 3 dni są wszystkie jaja. I po prostu dlaczego? U mnie nie ma zbitych jaj. Aha. Nie ma to, jak się nie słyszy, że tam tyle par, tyle jest, tak jak widzieliście. Mały gołębnik jest, nie? Gołębi dużo jest. A u mnie znowu tak wybrałem sobie metodę, że gołąb po prostu walczyć musi o swoje i tak dalej. Jak jest dużo miejsca, to on nie musi walczyć. On jakby tego gołębnika nie musi się spieszyć, bo nikt mu nie zajmie. A jak tu się boi, że aha, sąsiad mu zajmie fach, to on szybko gna po prostu, czy z oblotu, czy tego do środka wchodzi i w ten sposób. I zaczynam obloty przygotowo jak na drugich jajach, na samym jęczmieniu. One wtedy tego jęczmienia mniej pobierają, one no wtedy chudną maksymalnie. I gołąb w ogóle, jak wie, że musi latać, nie? To on wtedy mniej pobiera karmy. Jeszcze powiem coś takiego, że jak, teraz nie pamiętam, ale kilka lat temu, to taka zima długo była i w kwietniu chyba 20 dawaliśmy spisy i były pierwsze obloty, aczkolwiek kiedyś nie wypuszczałem po zimie, tylko wywoziłem od razu na 3 km, tam 5 km, 5 albo jeszcze 10, bo tu jastrząb strasznie mi brał. Każde wypuszczenie to gołąb ginął i zacząłem wywozić. I w te gołębie później, raz, że tam no, głodno wywoziłem i samce, załóżmy, jako o 9, 10 wchodziły na jaja, to wywoziłem je godzinę, dwie później, po prostu jak przyjdą, żeby szybko wskoczyły na te jajka, żeby nie wałęsały się. Tak one wiedziały, że muszą latać, to one normalnie zaczęły no, kupy brzydkie robić i się oczyszczały, bo one wiedzą, że muszą latać i bardzo mało jadły. Ale to kwestia 3-5 dni i one po prostu wiedziały, że muszą latać i po prostu moment gubią kilogramy. I są lekkie po prostu i chętnie latają. Nie mam problemu z oblotami. Aczkolwiek na początku no, mają latać ile chcą, czy 15 minut, ale zdarza się, że od razu po paru dniach latają i godzinę niektóre nie chcą wejść, nie, bo lubią latać. Nie? O proszę. No, takie, a ja jak teraz ostatnio wypuszczam, to no, raczej tak z jastrzębiem nie mam problemu, ale kombinuję tak, że takie jakby najmniej wartościowe staram się wyrzucić 3-5 i zobaczę, co się dzieje. Jastrząb nie bierze, latają, nie? Okej, okay, wypuszczam inne, resztę, albo na drugi dzień dopiero i tak dalej, nie? Wiem. Tak to wygląda. I one wtedy, jak już latają, muszą wiedzieć, że latają, to nie nabierają tej, trzymią się po prostu z tą wagą już, bo wiedzą, że muszą latać, nie? A powiedzmy, trzyma się pan pewnego schematu, czy karmienia, czy suplementacji gołębi, czy co roku na przykład stara się pan coś dokładać, jakoś poprawiać sobie? Albo zmieniać. Albo zmieniać, dokładnie. To prawda. Człowiek szuka i zmieniał. Wiele razy zmieniałem różne po prostu te suplementy z różnych firm i no ostatnim, nie wiem, może zawdzięczam ten sukces zmiany firmy, bo zacząłem używać, tu sobie wziąłem, żebym dobrze wymówił, Profet Tauben z polskiej firmy z Dobrcza. Tak, tak. Polska firma. No. Tak, tak. Polska firma. No pokażę opakowanie. Jest eleganckie. Bardzo, bardzo, bardzo fajny jeden produkt. I to w zeszłego roku firma była Bydgoszczy na wystawie okręgowej. I tak poczekam. Patrzę, ładne opakowania. No, książki nie ocenia się okładce. Ale ten. No i tak rozmawiam z gościem i taki był kolega ze Śląska i tak rozmawiamy. On mówi, słuchaj, jeśli dobrze lotujesz, to myślę, że te karmy ci jeszcze pomogą. Te dodatki znaczy. Bo mówi, ja to stosuję i jest dobrze. Jemy naprawdę, tak mówisz? Jemy, no dobrze lotuję, bo jestem akurat teraz drugi wicemistrz, mówię, nie? Dobra, kupuję. I wziąłem takie najważniejsze tam regeneracje, no i wszystkie inne tam, nie? Te produkty najważniejsze wziąłem. Kupiłem to, no i zacząłem używać przed lotem, po przylocie
i w tygodniu czasami, zależy jak miało być, nie? Dwa dni, jeden dzień, nie? Czyli coś nowego pan sobie jeszcze próbuje. I ten profet wprowadziłem i trochę tych produktów miałem i dzięki temu profet myślę, że jest ten wielki sukces, no bo taka prawda jest, nie? No. Miałem z innych firm, płaciłem kupę pieniędzy, a to nawet nie jest drogie. I no nie było tak dobrze. Było dobrze, owszem, bo jest dobrze od wielu, wielu lat. No ale teraz to naprawdę wyszło praktycznie bez wielkich nakładów, bez wywózek gołębi, bo ja nie wywożę gołębi w tygodniu, nie? W ogóle i... Czyli no tylko, udało się, tak można powiedzieć. Tylko oblot. Tylko wywózki były przed sezonem? Tylko przed sezonem i były chyba 3 wywózki. 15 km, 30 i 50. No to powiem panu, że zszokuje pan parę osób, bo większość zawsze mówi, że jeśli chodzi o tą kategorię sprinterską, no to tutaj wywózki dużo robią, nie? No i może tak. A moje nie potrzebują tego. Są prostsze w obsłudze. Łatwiejsze. Może to kwestia nie... gołębi. Natomiast pan, tak jak mówił, też w gołębniku stara się je w jakiś sposób motywować, więc to na pewno też im pomaga. A jak mówi pan, że same obloty wyglądają super, że te gołębie dobrze trenują, no to widocznie one tutaj już lubią to tempo narzucać dobre. Być może tak, ale jeszcze powiem, że te gołębie, co ja mam, to są wszystko od Andreasa Formeli, 99%. A on z kolei ma od Wolfganga Repera. Wolfgang nie wywozi. Raz, że ma już 90 lat, 3 lipca skończył. No wiadomo, wszystkim życzę, żebyśmy dożyli tych lat. Tak. W takiej formie hodowali gołębie i sukcesami. No i Andreas też nie wywozi. I też potrafią mieć pierwszych 5 gołębi i tak dalej z różnych lotów i liczą się. Andreas jest przykładowo drugi wicemistrz północnych Niemiec. No i bez wywożenia, także tam u nich trochę inaczej te kategorie wyglądają do mistrzostwa Niemiec i tak dalej, te okrągowe, nie? Tak. No i te gołębie po prostu, może to są te właśnie, że one nie muszą tego robić, nie? W każdym razie coś powiedzmy nowego, żeby te gołębie też się nie znudziły tym, co było do tej pory. Może tak, ale szukamy cały czas w hodowli, tak jak każdy z nas robi błędy, dzisiaj wszyscy mają dobre gołębie praktycznie. Wszyscy wszystko wiedzą, a wygrywa ten, kto mnie błędów zrobi. Tak. Źle zakarmisz, na nie taki wiatr, lub wiatr się zmieni, bo akurat coś tam przyjdzie, front jakiś burza i jesteś przegrany już, tak. Nie? Albo nie wygrany może. Mhm. Też powiem jeszcze na krótce, miałem przypadek kiedyś, no trochę lat temu, miało być pod wiatr, bo cały czas było pod wiatr, jeszcze telefonów nie było komórkowych i tak dalej. Jest 500, wkładamy z kolegą tam, no wszyscy rano w piątek. Ale nam famy, głębie przygotowane, będzie dobrze. A tu przychodzi, a koledzy mówią, przecież będzie z wiatrem. Co? No, i tu przychodzi, że pierwszego gołębia miałem jako setnego na liście. Aha. W 40 wsadziłem, łapaj 500, 20 w konkursie, ale z pierwszego miejsca spadam na 10. Ale chyba po 2-3 latach już znowu byłem pierwszy, nie? Także to, tak to wygląda, nie? Tak że wiatr rozdaje karty dzisiaj. I chciałbym właśnie sobie trochę omówić to karmienie. Jak w ogóle to karmienie w hodowli wygląda, gdybyśmy sobie taki tydzień omówili, no bo powiedzmy na początku tygodnia, przy tych krótkich lotach, czy później już te 300 i tak dalej, gołębie zazwyczaj nie przychodzą jakoś mocno wycieńczone. Nie musimy ich odbudowywać nie wiadomo w jaki sposób, dlatego chciałbym, żeby pan omówił powiedzmy ten początek tygodnia, jak wygląda ta odbudowa plus ewentualnie karmienie tych gołębi. I w którym momencie tygodnia zaczyna pan przygotowanie gołębi do kolejnego lotu? Znaczy tak, jak przychodzą z lotu, to nawet z początku dostają płatki owsiane. Aha, na pierwsze karmienie, same. Mhm. One nie chcą praktycznie jeść, ale powolutku sobie jedzą. To jest łatwostrawne, tak. I dużo energii ma. Mhm. Później karmię, można powiedzieć, delikatnie, jakąś tam dietą. Na wieczór dostają lepszą karmę, a tak mówisz, krótkie loty, to nie trzeba wielkiej, mocnej, żeby odbudować, bo nie masz czego. No dokładnie. W poniedziałek rano też nieraz dam lepszą karmę, ale wieczorem już słabą. Wtorek słabą i w zależności ile kilometrów i jak to ma być. No tak jak mówię, 2-1,5 dnia lepsza, dobra karma, nie? Tak, czyli na przykład niedziela wieczór i cały poniedziałek. No coś i one takiego. Już są wtedy... Tak, tak, tak. Bo one no, nie gubią nic dużo, tyle że jak przyjdą, no to wiadomo, są trochę zmęczone, takie i tak dalej, zestresowane, ale to momencik tam odbudowy. Także na te krótkie loty moim zdaniem jest błąd, jak ktoś tam mocno karmi, faszeruje, a najgorzej jeszcze jak pełne najedzone przynosi do kosza, nie? Do transportowego, żeby włożyć. No to jest... Za wolne te gołębie będą. A w którym momencie rozpoczyna się myślenie już o kolejnym locie?
i przygotowywanie głębi, bo wtedy już rozumiem jest zwracanie uwagi na pogodę, wiatr, wszystko musi pan przeanalizować? Przygotowywanie to się zaczyna już jak wracają. Ja patrzę, no bo w telefonie sprawdzam pogodę, to już patrzę nawet w dniu przylotu, czy tam, bo jaki będzie za tydzień. Fakt, że to się może zmienić 2-3 razy, no, ale ja obserwuję 2-3 razy dziennie, jak mam czas, mi się przypomni, to jak mam czas, bo czasami nie patrzę, nie? No to wtedy po prostu według tego tylko, nie? Się po prostu trzeba. No cały czas moim zdaniem dzisiaj no, mamy tą możliwość, że mamy tą pogodę, możemy obserwować, ale tak. No mówię, jeszcze psikusa nam to sprawia nieraz, że no się zmieni nagle, nie? Szykujemy tak, a będzie inaczej, nie? Tak. Albo lot przesunięty będzie o dzień, ale ja na to się nie gniewam, bo wiem, jak zarząd robi takie coś, to chce dobrze dla hodowców. I najgorzej, tak jest, i dla gołębi. I najgorzej mi się nie podoba, że jak ktoś, i najbardziej chyba ci, co nie obserwują pogody, to psioczą, a u nas była pogoda dobra, a gołąb mógł lecieć. Czasami na całej trasie była dobra, ale zapowiadało się tak, a nie inaczej. Nie? Tak. Warto dmuchać na zimne, niż później, jak ile razy przeżywaliśmy katastrofy wielkie. Oczywiście. I 2-3 dni gołębie leciały i dużo zginęło i tych najlepszych gołębi jeszcze poginęło. To jest bardzo ważny temat i naprawdę żaden prezes do spraw lotowych czy zarząd nie chcą jechać na złą pogodę i specjalnie gołębi wypuścić, żeby one walczyły o przetrwanie. Oczywiście. To mówię, to nie ma być survival, to mają być wyścigi w dzisiejszych czasach. Dokładnie. Chciałbym jeszcze doprecyzować ten temat karmienia, bo powiedzmy, że te gołębie już mamy odbudowane. Pan powiedział poniedziałek wieczór, wtorek już słabsze karma, czyli budujemy jakiś apetyt, żeby one nam dobrze jadły. No czy się jak dalekie loty są, czy tam być, bo tak to ja je karmię tak, sypię karmę i praktycznie obserwuję. No czasami chyba ktoś przyjedzie, to wtedy za późno wejdę i zajmie mi czas, to już zjedzą wszystko, załóżmy, albo trochę zostało. No staram się tak, żeby praktycznie gołębie odchodzą od karmika, większość i do wody, to zabieram, resztę wysypuję, nie? W ten sposób, nie? Kontrolowane to jest. Czy stare, czy młode, praktycznie to sypię, nawet teraz też, nie? Obserwuję, bo no jedzą jak jedzą, ale nie daję, dosyta im, nie? I tak są grube, nie? Żeby już one w trakcie jakby... Cały czas tego, je pilnuję, cały czas pilnuję. Odeszły. Tak, cały czas pilnuję to z tą karmą po prostu. Tylko jest, tak jak mówię, no karma lotowa. No, jak na początku to nie musi być mocna, nie? Tak jak mówię, rozcieńczam. Tak. No wszedłem w ryżpady od jakiegoś czasu i dużo używam, nie? Tam kardy jeszcze wprowadzam. One po ryżupady to są takie właśnie leciutkie, a no, okrągłe, nie? Dokładnie o to chodzi, nie? A później jak końcówkę wiemy, jak będzie, to wtedy można mocniejszą karmą karmić, no albo nadal lekką, nie? I teraz może nam pan opowiedzieć, jak ewentualnie ta końcówka tygodnia by wyglądała. Jakie karmy by pan tutaj zastosował? No karma lotowa plus konopie warto dodać. Co tam jeszcze, nie? Słonecznik łuskany albo rzeczki, jak ktoś ma. Tylko mówię, w zależności wszystko, ile ma być kilometrów, nie? No tak, ale powiedzmy... I silny wiatr, czy leciutki wiatr, czy bez wiatru. Ustalmy sobie, że przygotowujemy teraz gołębie na wymagającą 300. Taką powiedzmy już 5-godzinną, 4,5-5 godzin. No to muszą być te 2 dni przygotowane. Mocną karmę muszą dostawać. Dwa dni, tak. Czwartek w naszych warunkach, czwartek, piątek. Czyli nie ma ładowania od początku tygodnia? Nie. One mają mieć apetyt, nie? Z początku trzeba ostrożnie i lżej, żeby chciały jeść, ale też nie mogą być za mocno nam nabite, no bo to jest tylko 300 kilometrów. Tak. No ale to trzeba ucelować po prostu, mieć to coś, nie? Nie wiem, no może ja więcej widzę od innych, że akurat nie. No i gołębie trzeba brać w rękę, no nie każde, nie, ale umiem dać tak, że no te samiczki są bardzo łaskawe, przychodzą do mnie, chcą te orzeszki, czy samce też i wtedy mogę wziąć, one nie uciekają i biorę w rękę i je tam odstawiam i widzę, jak wyglądają, nie. A jeśli chodzi o te, powiedzmy o taki lot, jak powiedziałem, czyli tą 300 wymagającą, to tutaj już te 2 ostatnie dni zastosowałby pan samą karmę energetyczną jakąś? Nie. Nie? Nie. Ja tak mówię. Z dodatkiem konopi. No ale to powiedzmy konopie mamy i w tych karmach. Tłuszcz jest, ale mało jest, nie? Tutaj trochę więcej trzeba dać. Ale to wtedy ile tej konopi idzie na taki lot? I ta konopia jest dokładana do karmy, czy na przykład... Wymieszana w karmie. Bo kiedyś robiłem tak, że na końcu dawałem i to krzywdę robiłem gołębiom, bo jak na koniec dasz
i pokarmie i konopie tam, czy słonecznik, czy orzeszków, one te, no będą lubią, te no, smakołyki jadły i wtedy może być za dużo, za ciężko. I tak przegrałem nieraz właśnie na ostatnich lotach od wielu lat, że oba będzie dalej, bo będzie ciężko może, a tu później, które lżejsze były, to przyszły i tak krzywdę robię, bo nie wiem, może jestem coraz starszy i tak bardziej mi żal te gołębie, przywiązuje się do nich, nie? Kiedyś tak, no bardziej je nie eksploatowałem, a teraz czasami robię tak, że jak jeden dobrze lata, drugiego w domu zostawiam i mnie nie interesuje to, czy on będzie miał 10 konkursów, czy będzie miał 14, czy ile. Ale jak ma tam 10 na 10, nie? Czy tam 9 na 10, to a drugi niech leci wtedy. I mi się wydaje, że nie wiem, bardziej teraz się chyba nastawię na kategorie, bo te kategorie no już dłuższy czas mi tam wychodzą niż na indywidualne lotniki. Może który będzie chciał lecieć, no to sobie niech leci może, nie? No ale coś trzeba wybrać w życiu, bo na wszystko to, no nie widzę takich ludzi, to nie wiem, bym się musiał chyba nazywać Paweł Mędrysa, żeby wszystko wygrywać, a kłaniam się Paweł, wszystkiego dobrego dla Ciebie, nie? Także jesteś chyba najlepszy w Polsce teraz, nie ma lepszych od Ciebie, nie? I niech tak zostanie, chylę czoła. Ja chciałbym sobie jeszcze przejść do kolejnego tematu, bo powiedzmy, to znaczy do kolejnego tematu, do kolejnej kwestii suplementacji gołębi na końcu tygodnia. Ewentualnie czy jakieś elektrolity i tak dalej wchodzą w grę i czy w dniu powiedzmy... No Blitzform daje w środę, czwartek, w zależności od jakiego. Ale czy w dniu na przykład koszowania już idzie sama czysta sama woda? Sama czysta woda, w dniu koszowania czysta woda. Kiedyś dawałem elektrolity. No właśnie. No różnego typu używałem elektrolity, nie? O te elektrolity bym chciał zapytać, jak pan podchodzi do właśnie do stosowania tych elektrolitów. Teraz pan już przed lotem nie podaje w ogóle, czy na przykład... Dzień wcześniej, tak. No. I różne elektrolity przerabiałem z takiej firmy, z takiej, z Naturala tam miałem, te w saszetkach miałem. Wiem. Też mi się wydawało, że bardzo dobre były, nie? Mhm. Ale mówię, bo to jest wszystko się składa na ten wyczyn, żeby odnieść sukces, to nie tylko elektrolit, nie tylko karma, nie tylko dodatek, ale możemy krzywdę zrobić gołębiom. Powiem tak, im mniej dajemy i przekonałem się, tym jest lepiej. Tak jest. I będę odchodził cały czas, cofał się z tych dodatków, nie? Uszlachetniających jakby. Wiem. Czyli lepiej trochę mniej. Mniej. Zdecydowanie mniej. Powiedział pan też o Blitzformie. Tak. Czyli to jest, no to jest taki jedno pojenie w tygodniu, czy... Jeden dzień daje. No może zacznę dwa dni tam dawać, we wtorek może i... Aha. No propolis też daje gołębiom po prostu, nie? W poniedziałek, wtorek, zależy jak tam dostałem jakieś tam na wyczyszczenie w dni po przylocie i w poniedziałek, to nie, ale jak tam, no to też dostają raz w tygodniu, nie? A mi jak się przypomni, bo też taki chaotyczny jestem, spontaniczny, że ja nie mam żadnych planów, pytają mnie się, słuchaj, jak może odpiskę, jaką gdzieś mi dał, czy coś, nie, bo tam trochę tych kolegów w Polsce też mam, nie? No i ja nie mam takich rzeczy. No jak możesz nie mieć, nie? No nie mam po prostu. Dla mnie, no... Czyli wchodzi pan do... Jaki lot był i wiem, jaki będzie. Jak był lekki albo był ciężki i będzie ciężki lot, no to się pompuje od razu. Gołębie mocne się robi, żeby odbudowały się i nie ma po prostu litości wtedy na takie coś, żeby delikatnie, nie? One muszą... Ewentualnie na końcu mogę zwolnić, jak się okaże, że będzie lżejszy lot, nie? To znowu mogę trochę lżej, no właśnie, i tak, ostatni dzień jedynie trochę więcej, tak nie? Tak też pan gołębie mówił, że gołębie już na przykład w piątek wieczorem dostają trochę mniej. No albo nie jedzą już nawet. Albo w ogóle nie jedzą. Już nie chce im się. A że nie chce im się. No myślałem, nawet nie. Trochę działno mi już. Nie. One same jakby. Już nie chcą wcale. Mhm. No ale o to chodzi mi, żeby tego kału miały mniej w środku. One są lżejsze wtedy. Wiem. Mhm. Ja je wkładam na lot i one są takie fajne wtedy, te puszyste. No. Aczkolwiek czasami cięższe, no zależy jak ma być, nie? Tak. Jakby mać silne, no podwiatrnie. Aczkolwiek... No zawsze lubiłem loty pod wiatr, nie? I to było moją domeną. Nie wiem, za ciężką rękę mam. Nie. Bardzo nie lubiłem z wiatrami, nie? Aha. A teraz uczę się latać z wiatrem, trochę coraz lepiej wychodzi. Zobaczymy, no będę kombinował, ale... Trzeba próbować. Zobaczymy, no. Dokładnie. Panie Czesławie, teraz przejdziemy sobie do pokazania kilku gołębi rozpłodowych, czyli gołębi, które największe znaczenie w pana hodowli dla pana mają, które najwięcej tej radości panu przyniosły. No może skąd się wywodzą właśnie te z drużyny, nie? Tak, dokładnie. Po których gołębiach. Także pokażemy je sobie. Okej. Także teraz sobie zaprezentujemy, można powiedzieć, samca rozpłodowego numer 1 w pana hodowli, czyli gołębia o numerze 135. Ja będę pokazywał, jak on wygląda, pan nam o nim kilka słów opowie. Okej.
Znaczy on jest ojcem dwóch córek i wnuczki w Mistrzostwie Polski. Jedna z córek o numerze 58 w kategorii A jest drugim lotnikiem, to ma 2,99, a druga córka roczna, która też jest w kategorii A i ma 7,25. Tak jest. A przy okazji ta jego córka 58 też jest w kategorii B, trzecim lotnikiem w oddziale. I to jest gołąb. I ma 8 konfident w B. Oryginalny gołąb od... Andreas Formella gołąb, ale pochodzi od Wolfganga Reppera. No z dodatkiem Leo Horemans, Pittman, Gerkens. Tak jest. Także tak ten samczyk się prezentuje. Pokażemy właśnie sobie jeszcze skrzydełko. Jego skrzydło. On był lotnikiem, ale był rozwalony, przyszedł i został przez Andreasa wycofany z lotów i przyjechał do mnie. Nie wyrywaj się. Tak jest. Także to jest ojciec dwóch samic i dziadek jednej samicy z drużyny kategorii A. Tak jest. Teraz zaprezentujemy sobie drugiego gołębia, który też w znacznym stopniu do tego wyniku się przyczynił, a w zasadzie przyczyniły się do tego wyniku jego wnuczki. Czyli trzy gołębie, które są w drużynie, to są wnuczki tego samczyka. Tak jest, trzy wnuczki. I to jest gołąb 91. 89, tak? Nie, nie. 91, 39. 39, przepraszam. 15 roku. I ten gołąb pochodzi z Strzelęców, z Króla Królowej, z Drapy. I z czego tam jeszcze? A nie pamiętam. W każdym razie już przyczynił się... A dobra, okej, okay, bo oryginał Drapa była zaparowana na Strzelęca. Mhm. Od Holkampa. I to jest gołąb z 15 roku już. Tak, z 15 roku. To on już historię u pana jako roczny wydał też najlepszego gołębia w okręgu na młode. Aha. I wtedy chyba w Kielcach była, pamiętam, do Kielc jechał. Na ogólnopolską. Jego syn, tak. Kategorię F był najlepszy. No dużo dobrych gołębi wydał mi. Piękny dużo lotników. Samczyk. Nie zapasa, że też tak dobrą taką ma cechę. Pokażemy jego skrzydło. To był późny gołąb wychowany do rozkładu. On jest od młodego już tutaj. Tak, 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 tak. Ale mówię, oryginał samiczka była po Karlu Jungu. Także teraz zaprezentujemy sobie właśnie dwie córki tego samczyka, którego przed chwilą prezentowaliśmy. One wydały właśnie te gołąbki, które są w drużynie kategorii A. To jest pierwsza z jego córek. Tak, to są siostry z gniazda. I ta wydała tą najlepszą samiczkę i zresztą dużo, dużo bardzo dobrych, szybkich gołębi, które miały czołowe konkursy w oddziale. Dużo jednocyfrowych i powtarzające to jest, nie? Powtarzalność duża. I w tym roku wróci do tamtego samczyka z powrotem, z którym była. A tamten też pochodzi od Wolfganga Reppera i jeszcze z tego Big Bossa 272, tego numer 1 gołębia Niemiec. Tak. Ona taka potężna samica, nie? Nie, nie, ta mniejsza jest, ta mniejsza, druga, to zobaczysz. Ale takie sprawia wrażenie, tamta jest jeszcze większa. To większa, większa, większa. Tak wygląda jej skrzydło. I to też późne gołębie do rozpłodu były wychowane. A matka to jest od Drapy. Z czarnego Drapy, wnuczka. Która u mnie, no była numer jeden w rozpłodzie. Masę gołębi dobrych wydała i nawet jak tam kolegom odstąpiłem, to też jeden nawet kolegów miał zaraz po jej córce czempionkę. Najlepszą w Nakle. Także teraz prezentujemy sobie drugą z tych córek tego 9139. To jest jej pełna siostra z gniazda. Tak, to jest matka 101. Aha, ona wydała tą 101. Tak, tamta wydała tą 8200. Siostra to jest numer 1299. Nie, przepraszam, 240. Tak. A ta wydała 101, co ma 5,49. No i ta jej córka była najlepsza roczna w oddziale zeszłego roku, też w okręgu. No i w tym roku, no wspaniale lata.
Ta 101 to jest też ta samica, która jest w kategorii H. A, w kategorii H, 24,9 chyba ma. To ona musiała też lecieć powyżej 300, nie? Tak, 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 tak. Tak wygląda skrzydło. Także tak jak pan powiedział, to jest dopiero potężna samica. Tak, tak, to jest większa, masywniejsza, ale poskładana odpowiednio na swoją budowę. I one są z 16 roku, aczkolwiek tamta ma założoną starą obrączkę, bo już nie miałem z 15, ale to są z gniazda gołąbeczki. Także tu jest podwójny drapa, no i szelęc i tam wszystko co najlepsze można powiedzieć. Także teraz prezentujemy sobie kolejną samicę rozpłodową. Co to jest za samica? Jest samiczka też od Andreasa. Ale pochodzi od Klausa Birbacha, wicemistrza Niemiec, kilka lat temu. I wydaje bardzo dobre gołębie. Jak przyjechał do mnie, to już upominali się o nią, bo najlepszy roczniak był u nich w oddziale albo w okręgu, już nie pamiętam. Też jej skrzydełko, nie za duża samiczka. Tak jest. Raczej mniejsza. No i tak na oko to krótszy mostek troszeczkę. No, myślę, by się nie podobała raczej większości ludziom. Ale ona też wydała jedną z tych samic. Tak, ona wydała samiczkę tą, gdzie ona tu jest, 80-37, a w przyszłego roku druga jej siostra była najlepsza w oddziale jako kategoria i w drużynie też była. Także w tym roku wróciłem z powrotem do tego ojca i mam bodajże, a jedno na aukcji dziecko będzie, to pełna siostra tej 80-37 i tej drugiej 36, co zginęła. No i w tym roku jeszcze chyba 3 będę miał do lotu na drugi rok. Fakt, że są 2 samczyki teraz, jedna samiczka. No, może równie dobre będą w lotach. Liczę na to. Kolejna samica rozpłodowa. Kilka słów o tej samicy. To jest samiczka też tego 135, córka. I takiej samiczki 703, co przyjechała to od Andrasa dla mnie. To była super lotnikiem była i rodzice byli lotnikami. To po tej 703 są właśnie 2 wnuczki w tej drużynie i prawnuczka. I pełna siostra będzie na aukcji jej. Tak jest. Tylko, lekkie że późna zeszłoroczna. Białe koło głowy. Tak. I bardzo spokojny gołąbek. Teraz zaprezentujemy sobie kolejną samicę rozpłodową. To jest oryginalna samica od André Rothoff. Kilka słów o tym gołębiu. No, nadzieja na przyszłość. Wychowane 3 młode. 3 młode są, jedna będzie w Katowicach. Standard młode. Jest bardzo ładna. Czy wkładania, czy konkursy na czwarty nie poszło, bo miała niecałe 8 piór, bo zwaliła. I było pod wiatr dość mocno. I no, bałem się, że może zginie, a zapowiadała się bardzo fajnie. No i liczę na to, że ten gołąb no, naprawdę coś może dobrego wynieść. Nie? Mama pierwsza, samica Belgii, a André Rothoff, 8-krotny król Antwerpii. No i nadmienię, że no, ten gołąb kosztował 1000 euro, u niego zaczynają się ceny od 1000. Nie ma tańszych gołębi. To jest córka Olimpijki. Córka Olimpijki numer 1 Belgii. Także teraz prezentujemy sobie samczyka rozpłodowego. To jest ojciec lotniczki 101, czyli lotniczki z drużyny kategorii A. Tak, 14-112 na polskiej obrączce, ale wychowany w Hamburgu, bo miał być przeznaczony do lotów, ale w końcu się rozmyśliłem, był oblatany i mówię, szkoda takich fajnych gołębi z takimi rodowodami, mówię, wolę sobie wychować młodziaki do lotu niż czasami co się zdarza, tragiczne loty na młode mamy i pozbyć się gołębi. Także jakby to powiedzieć, no lubię mieć zaplecze. Zaplecze bardzo fajne gołębi. No i więcej też fajnych już gołębi po nim wychowałem. I w tym roku, znaczy w przyszłym roku z powrotem wraca do tej samiczki. Z którą wydał tak, 101. Którą wydał 101 i no odwraca się, nie chce się pokazywać. Nie chce się pokazać, tak.
On by już chciał lecieć. No niestety. Teraz zaprezentujemy sobie kolejnego gołębia z rozpłodu. Jest to samczyk. Tak jest. Wnuk Hurikana. 51. Tak. Już kiedyś miałem wnuki. Jeden był, okazał się, bo stary przyjechał, to był niepłodny, chociaż on teraz mówił, że słuchaj, może już nie płodzić, to masz go w prezencie. A po innym wyciągnąłem gołąbka, który naprawdę robił furorę. Jako roczny 4 razy pierwszy na gołębnik, jako dwulatek chyba też ze 3, ale no po prostu kiedyś nagle włożyć, nie włożyć, jakby coś mu dolegało. Chociaż latał normalnie, wszystko dobrze. Aha. Miał 6 na 6 i go włożyłem i do dzisiaj nie ma, nie? I mam nadzieję, że ten też coś może dobrego wydać, bo to jest dopiero 21 rocznik gołąb, bardzo młody, także jest nadzieja w nim, coś tam mam do lotu już po nim, nie? I zobaczymy, co będzie. Prezentujemy kolejnego samczyka z gołębnika rozpłodowego. Kilka słów o tym gołębiu, panie Czesławie. Oryginał Wolfgang Repper, gołąb 256, 1274 to była jego sekcja. Kiedyś sekcja padła i od chyba 2 czy 3 lat, 4176 ma sekcja Wolfganga. Skrzydło ma przepiękne. Mam jeszcze drugiego też wnuka od Kańca Kilekę, młodszego z 17 roku. I po obydwóch w tym roku, bo pierwszy rok był u mnie, wychowałem sobie fajne mutki. Tak mi się wydaje, że fajne. Zostały po lotach. No i myślę, że będzie nadzieja. Aczkolwiek już z tego 272, tego Big Bossa numer 1 w Niemczech gołębia, no mam w hodowli gołębie. I tu nawet też jego tam pra czy prawnuki w drużynie są. Teraz przechodzimy do prezentacji gołębi, które znajdą się na aukcji. Będziemy mieli, można powiedzieć, jednego gołębia na aukcji świątecznej oraz 11 gołębi dostępnych na aukcji indywidualnej z hodowli pani Ludmiły i pana Czesława Wronka. Zaczniemy sobie od gołąbka o numerze. O numerze to jest 46,93,037. Tak jest. To jest późny gołąb i on chyba nie wywalił żadnego piórka. Tak wygląda na dzień dzisiejszy. I to jest gołąb po wnuku Big Bossa po 451 i po tej Belgijce po córce najlepszego gołębia olimpijskiego Belgii od André Rotow. Także no wyhodowałem to w zasadzie dla siebie, ale mówię, jak już coś dać, to naprawdę coś bardzo dobrego, żeby ktoś mógł się cieszyć, jak już zapłaci jakieś tam pieniążki. Ten gołąb no, wygląda na razie no, pięknie. Myślę, że jeszcze tylko może być piękniejszy. Tak jest. Tak jak pan powiedział, to jest po wnuku Big Bossa, czyli gołębia od Wolfganga Reppera. Gołębia, którego tak, przedstawiać nie musimy. Tak, natomiast z tej linii, bo my nie będziemy prezentować sobie wszystkich gołębi, które będą na aukcji, natomiast z tej linii gołębi będziemy mieć jeszcze dostępne. A jeszcze 3 będzie rodzeństwo jego i po kuzynie też 270. Jaki on miał numer? 256. Będą dwoje dzieci. I po też samicce, która wywodzi od Hańca Kilekę, z bardzo, bardzo dobrych gołębi. No będzie wszystko rozpisane. W rodowodzie, dokładnie. Tak jest, tak jest. Bo tu się można pogubić, bo naprawdę... Drugim gołębiem, którego sobie zaprezentujemy, jest gołąb o numerze. O numerze 14039. No i 039. To jest pełen brat samiczki z drużyny. 80-37, która miała 6,06 koeficjent, a jej siostra zeszłego roku była jeszcze lepsza i była numer 1 w oddziale Nakło i również w drużynie do okręgu.
No w tym roku 4 sztuki mi zostały po lotach. Także jeden z nich wyląduje na naszej aukcji. A tutaj jednego wystawiamy, samczyka akurat. Pełny brat samicy, tak. Z drużyny. Tak jak pan powiedział, ta jej siostra w zeszłym roku też w kategorii. Tak, tak. Obydwie były w drużynie jako roczne. A teraz jako dwuletnie. Także te gołębie już od roczniaka latają. Matka Klaus Birbach. A ojciec ósemka. Z drapy, drapy. Przechodzimy sobie do prezentacji kolejnego gołębia, który będzie dostępny na naszym portalu aukcyjnym. Będzie to samczyk o numerze. Samczyk o numerze 16... Nie, 11623. Tak jest. To był ostatni gołąb wychowany u mnie. I on jest półbratem tej samiczki 101 po jego mamie i po wnuku Hurikana. Czyli to jest półbrat też tej samicy z drużyny? Tak, tak, tak. Wicemistrza Polski. To jeden półbrat. Też zero wypierzonych piórek, bo naprawdę był bardzo późny gołąbek. Mocny. Tak jest. 101 jeszcze też możemy dołożyć, że ona w kategorii B w tym roku miała 4,26 kofi i była najlepszą lotniczką oddziału też w B. A jego ojcem jest właśnie ten wnuk Hurikana. Tak, wnuk Hurikana. To też nikomu nie trzeba przedstawiać. Dokładnie. I to jest samczyk. Także teraz prezentujemy sobie kolejnego gołąbka, który będzie na aukcji. Jest to gołąb o numerze. Gołąb o numerze 5488. 5488. Tak, 5488. Tak, i to jest pełen brat. Troszeczkę późniejszy, nie był na młodym locie. Ale no, jak coś wystawić, to coś dobrego. Tej samiczki. Zero drużyny jeden. Rocznej 5001, która miała koeficjent 4,59, no i niestety zginęła, ale ona ten koeficjent robiła na czy wkładania. Na pierwszym locie nie była, drugi, trzeci, czwarty i to wylatała i wsadziłem później na 500 i akurat no, małe straty były, ale ona przepadła. Pięknie zbudowany samczyk. Śliczny, przepiękny, miał być do lotu, ale ktoś się będzie nim cieszył. Dokładnie. A zarazem to jest wnuk 135. O, czyli najlepszego rozpłodowca. Tak. O, chciałby się wyrwać. I wnuczki Bolta, brata Bolta. Tak jak nadmieniałem, brat Bolta był 11 lotek ma chyba nawet. 2, 4, 5, 11. No, no nie wiedziałem. Zdarzają się u mnie, a tu jest dycha tak naokoło ciepaczy. Tak. Także samiec, taki drobniejszy i bardzo podobny do tej siostry, co zginęła. Też była białolotka, jedyna co wyszła i on też w tym roku wyszedł jedyny. Mam dwa przylotowane jeszcze gołębie, ale one niech latają. Ale tamte są niebieskie, bo rybicice też były niebieskie. Także to jest pełny brat 5001, który miała 4,59 koeficjent w kategorii A. Tak, na trzy loty wkładane, czy konkursy. I w przyszłego roku, jako młoda, wróciła też pierwsza z ostatniego takiego dość ciężkiego lotu. Także chciałbym jeszcze, żeby pan uzupełnił informacje odnośnie tej aukcji, czyli gołębi, które będą na aukcji, bo generalnie przedstawiliśmy sobie kilka sztuk, tylko tak, a będziemy mieć 11 gołębi plus jednego na aukcji świątecznej. Także jakby w ramach uzupełnienia, jakie gołębie jeszcze tam się znajdą? Powiem tak. Wybrałem gołębie, nawet są po młodym locie, z tego względu, że tam późnych praktycznie nie hodowałem, bo mam mały gołębnik i dużo gołębi. I te wszystkie gołębie będą z tych najlepszych, z drużyny właśnie będą się wywodziły i z gołębi od Wolfganga Repera, po tym 272, no po dwóch tych wnukach jest razem 4 gołębie, no i z innych. Myślę, że tutaj, kurczę, nie będę zbytnio mówił, bo wszystko będzie na rodowodach, bo to tak się nie zapomni, ale będzie wszystko, co z najlepszych
żebym się nie powstydził. Tyle mogę powiedzieć, nie? Dokładnie. Żeby one mogły się sprawdzić i ktoś w końcu kiedyś zadzwoni, powie, no chociażby jeden żytego. Słuchaj, stary, no fenomenalny i tak dalej, nie? I to jest, będzie piękne dla My mnie. My też sobie tego życzymy jako portal aukcyjny, żeby takie historie się tworzyły z zakupywanych na naszych aukcjach gołębi. Panie Czesławie, jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat, zanim sobie zakończymy. Tutaj znalazłem, to znaczy znalazłem, ma pan taką kronikę, którą możemy pokazać, to jest kronika waszego oddziału. Tak, kiedyś wpadłem na pomysł, nie wiem dlaczego, gdzie i jak, i w 2008 roku, jak była to, która rocznica by była, 80 bodajże. Tak. Byłem skarbnikiem 8 lat zresztą w oddziale. Żeby coś takiego założyć, żeby jakaś pamiątka została po hodowcach. No i tu jest historia opisana i na każdą uroczystość, jak pamiętam, to zabieram. No, lub koledzy zabierają, albo nie zabierają. I ktoś się może wpisać. Tak, tak, tak. I tutaj po prostu, no zawsze proszę, żeby się wpisali, czy goście, czy jakiś burmistrz, czy hodowca. Swoje jakieś myśli, spostrzeżenia, jak postrzegają nasz związek, naszą hodowlę, nasze hobby. No i to później poczytacie, jest faktycznie po pewnym czasie. O, i tu jeszcze co najgorsze jest tego wszystkiego. Ojej, ten już nie żyje. Tego już nie ma. No właśnie. Ten już odszedł. No to takie smutne. No ale po prostu, no, to jest dla wspomnień. Tak jest. I tu, o, mam warsztat wielki, poprosiłem, bo przyjechała po ostatniej wystawie dla mnie ta kronika i poprosiłem kolegę tutaj, żeby Radek się wpisał, no i tutaj wielką na całą stronę, fajnie się muszę wpisał. Muszę dodać, nam. Że... I dziękuję ślicznie ci bardzo. Proszę bardzo, cała przyjemność po mojej stronie, ja tylko dodam, że uwzględniłem u góry, ale 95 lat historii, o, już oddziału. W tym roku, tak jest, nakło. 95 lat. Za 5 lat będziemy hucznie świętować. Zapraszam. Wszystkich. To najpierw proszę się zawizować, żeby miejsca starczyło i żebyśmy stadion wiedzieli, jaki wynająć. Jeszcze chciałbym poruszyć jeden temat. Pan może tutaj zaprezentuje. Ja na kamerę najadę, ale temat jakby zapisywania wszystkich informacji odnośnie lotów. To jest cały segregator. Każdy lot, nie jeden, każdy bo wydruk. Kilka jest segregatorów, bo 2002 roku, jak elektroniczny zegar mam, to wszystko jest wpinane. I co ja robię? Ja opisuję każdy przylot, jak jest w przyszłej gołębie. No, tam, coś tam będzie widać pewnie. Piszę, jaka była pogoda, z której strony gołębie przychodziły, jaka temperatura była i tak dalej. I po prostu jak jest lot w takiej samej miejscowości, tyle kilometrów, i wiem, jaka jest dzisiaj pogoda, temperatura i wiatr, to liczę sobie, który będą gołębie. I czasami naprawdę trafiam tam co dzień do 10-15, albo nawet do 5 minut, nie? Tak. Wiem, kiedy czekać. I też wie pan, ale jak pod wiatr jest, lub, jak szykować też. Lub bez wiatru, tak. No i z tyłu sobie jeszcze zapisuję notatki. No czasami przy oczy zapomnę, jak te gołębie były szykowane na lot, nie? Sobie tu na dole, czy coś piszę tam, jakieś zmianki robiłem, co tam dawałem i tak dalej, nie więcej, nie? Może nam pan na przykład przeczytać jakiś jeden taki lot, jakie zapiski w sensie odnośnie pogody i tak dalej. No dobra, to... Jakie informacje tam pan uwzględnia? No to mam lot z tego roku, 6 maja załóżmy. No był dość udany lot nawet, bo włożyłem o 90 gołębi, 64 w konkursie. Aha, to był nawet drugi lot. No, gołębie przychodziły od południowego zachodu i zza domu to z południa, w dobrej formie. Wiatr wschodni, zmienny, północno-wschodni, czasami do 16 km na godzinę,
średni plus 14 stopni słonecznie. Tak jest, także to no właśnie... No i tak bardziej szczegółowo opisywane jest czasami, jak ten wiatr, jak wieje na starcie, jak wieje inaczej, czy coś takiego, i jak wiem, jak czasami z kierowcą rozmawiam i tak dalej, to no wszystko opisuję sobie, żeby wiedzieć mniej więcej, nie? Jak to powinno być. Dokładnie. A teraz jeszcze na końcu, jeśli już kończymy, bo tu już jest późno, się zrobiło, Radek już, kurczę, nie może usiedzieć w jednym miejscu. Już nam po prostu sprzęt cały... Tak, sprzęt siada. My energii zbawia, z tej strony chciałem bardzo podziękować mojej żonie za pomoc. Podziękować przede wszystkim Andreas tobie. To mówię do Andreasa Formeli. Za twoją przyjaźń, za to, że we mnie inwestujesz swoją wiedzę, swoje gołębie i nieraz wiele godzin rozmowy. I dzięki tobie i twoim gołębiom odnoszę takie sukcesy. Bo te gołębie są już u mnie od 2007 roku i cały czas jest dobrze. A w tym roku było bardzo dobrze. I nadmienię jeszcze, że Andreas, no akurat przyjaźni się z Wolfgangiem, reperem, tak jak tu w Polsce się wymawia to, i od niego od już ładnych kilku lat zawsze po lotach bierze jajka po tych jego najlepszych gołębiach, które wylatały mu, no te 12 na 12, tam jak ile razy, no tych najlepszych z najlepszych, nie? No i później te gołębie, czasami oryginały do mnie trafiają, lub młode, nawet 18 roku mam gołębia, który u niego jest asem teraz chyba trzecim w okręgu. No i u mnie też się sprawdza już, no i wiele innych takich gołębi, nie, zeszłego roku też oryginała mam, repera młodego też, tylko nadmieniam, że teraz mają 41,76 obrączki, nie, taka sekcja, nie, jak kiedyś było, także ja myślę, pozdrawiamy oczywiście, tak jest, pozdrawiam, tak mówię, serdecznie pozdrawiamy, Andreas, dziękuję ci ślicznie, wszystkiego dobrego, pozdrawiam wszystkich hodowców i życzę w przyszłym roku sukcesów, zadowolenia z gołębi, zadowolenia z siebie, żebyśmy byli do siebie życzliwi. I zadowolenia generalnie z tej pasji, bo tak to jest najważniejsze. Tak jest, z tej pasji, z pasji i z siebie. Tak, panie Czesławie, ja panu dziękuję za dzisiejszą rozmowę. Cieszę się, że mogłem odwiedzić pana hodowlę, zaprezentować skromny gołębnik. Oglądającym, jak pana hodowla się prezentuje, w jaki sposób zdobył pan te swoje laury. Gratuluję w ogóle nie tylko tego wyniku, ale też całej hodowli, wszystkich lat, wielu sukcesów i tak dalej, bo wiadomo, że ten proces dojścia do tego wyniku, on wiele radości musiał panu sprawiać, ta pasja musiała cały czas w panu być aż do tego momentu i mam nadzieję, że jak najdłużej będzie pan ją pielęgnował w sobie, bo po prostu rozmowa z panem o gołębiach to widać, że pan tym żyje, pan się tym cieszy i ogromną radość panu to sprawia. Także jeszcze raz gratulacje dla pana i dla pana żony Ludmiły, no bo tak jak pan powiedział, też duży sukces, duży udział w tym sukcesie jest jej. Tak jest, że nie pomaga, że i nie przeszkadza, jak inne żony przeszkadzają, nie? Tak. A tu takie uwieńczenie tych moich 47 lat hodowlanych, lotowych, nie? Tak. Także no mogłem być szczęśliwy praktycznie. Już pan jest spełniony, teraz już tak można powiedzieć. Co wyjdzie dodatkowo, tak to można tylko powiedzieć. Na plus. Tak jest, oby tam gdzieś tam zawsze być u góry, ale czy tak wysoko, to nawet już sobie, to dwa razy się to nie zdarza, myślę. Wszystkiego dobrego, wesołych świąt, bo to przed świętami jesteśmy. Tak jest, zdrówka, dobry lot. I pomyślności. Tak jest, dobry lot dla wszystkich. Pozdrawiam.